Witam w tej chwili Nightshade, a to jest Kryształowe Wężenie, tom drugi, czwartego kwestia, rozdział 13. Padająca gwiazda, część pierwsza. 24 grudnia 1271 roku, Canterlot. Canterlot przestał być najweselszą obozem dla uchodźców. Przez półtora roku trwania wojny, liczba jego mieszkańców zwiększyła się dwukrotnie i to pomimo faktu, że wiele rodowitych kusów z Canterlotu służyło w wojsku lub zginęło na jakimś froncie. Przedmieścia bardzo się rozrosły i zapełniły prostymi domami, w których w pewnej niewygodnej ciasnocie mieszkały tysiące rodzin. Kusyki pracowały dla gospodarstwa i w fabrykach, wiele również było tymczasowych. Tak wojna musiała się kiedyś skończyć. Nie obywało się bez konfliktu, jednak bliskość księżniczek łagodziła charaktery i pozwalała poczuć się bezpiecznie w tych groźnych czasach. Jednoroczne Pegazy nie narzekały zbytnio na dużo gorsze warunki bytowe niż w prawdziwych domach. Jakby nie patrzeć, uniknęły wojny, a także sombryjskich prześladowań. Słyszało się wiele niepokojących plotek i opowieści naocznych świadków, którzy donosili o okrutne polityki sombrii wobec rogaczy i skrzydlaków. Wyrywanie piór, przymusowe piłowanie rogów, nawet dehornizacje i dewingizacje budziły trwogę. W Canterlocie, nawet jeśli mieszkało się na 20 metrach kwadratowych, dało się zapomnieć o szalejącej czerwonej zarazie, która toczyła wschodę kwestii. Jednak kusyki ziemskie nie podzielały tej ulgi. Nie tylko były łagodnie traktowane przez intruzów, ale także czuły się niezręcznie ze swoimi licznymi rodzinami w takiej ciasnocie. Uważały, że skoro są najliczniejsze, to należy im się lepszy kierunek. Ponadto dawało się odczuwać, że Canterlot jako domena jednorożców lepiej traktuje swoich braci, a nawet Pegazy. Proporcjonalnie więcej przedstawicieli tych dwóch ras zajmowało wyższe stanowiska w armii i innych państwowych strukturach, zostawiając ziemski kusykom, korpus szeregowych i inne ciężkie zawody. To budziło niechęć międzyrasową, a także szowinizm sam w sobie. Ponadto obie księżniczki były najbardziej podobne do Pegazów i jednorożców, a nie do kusyków ziemskich, co również zostało zauważone. Królewskie zapewnienia, że wszyscy są traktowani na równi, nie znajdowały posłuchu pośród proletariatu, który tworzyły głównie właśnie bezrogie i bezskrzydłe osoby. Z każdym kolejnym miesiącem wojny te antagonizmy i animozje zyskiwały na nasyceniu i mocy, od plotek i narzekania we własnym gronie, aż do artykułów publikowanych w Gazecie Ziemskiej, która nie szczędziła słów krytyki księżniczkom i podgrzewała atmosferę w sposób dosłowny. Nieraz niemalże wprost nawoływała do buntu, co dla niemającej potrzeby walczyć z czymkolwiek za pomocą nietolerancji celestii było trudne do przełknięcia. Od czasu wygaśnięcia większość kultur religijnych nie widziała potrzeby, aby krytykować kogoś za poglądy, a i wtedy raczej czekała, aż przeciwnik przeminie, iż sama podejmowała konkretne działania. Teraz jednak zjawisko zaczęło coraz szersze kręgi. Na jesieni 1271 roku na murach zaczęły pojawiać się nienawistne hasła, iż treść była zróżnicowana od prostych jednorożce do gułagu, uziemić Pegazy, czy nie głosowała na Celestię. Przez nieco głębsze, na wschodzie czerwona odwilż, aż po iż całkowicie niebezpieczne, Celestia obciąga jednorożcom. Wulgarność i agresja również wyrastały i w grudniu przestały kogokolwiek dziwić karykatury rysowane kredą na chodnikach, przedstawiające którą skrzyniczek ssące zakrzywiony róg. Jednak szczytem było namalowanie w ciągu najpełniej kwadransa ogromnej sylwetki na Placu Królewskim, a więc w centralnym punkcie w wielkomiejskiej części Canterlotu. Na chodniku pojawiła się 20-metrowa podobizna powieszonej celestii i napisy w alfabetach ekwestriańskim i cyrylicą. Śmierć mutantom! Ponieważ farmę potraktowano jakimś magicznym spalaczem, ekipa czyszcząca straciła 2 dni na usunięcie tego bohomazu, a jego ślad, cień, mógł utrzymać się jeszcze bardzo długo. Stało się to po 8 grudnia, kiedy fala aresztowań przetrzebiła kilka środowisk,
Zdrada wielkocyku była oczywista, lecz nie jeden został objęty podejrzeniami z rozpędu, przypadkiem lub po prostu niesłusznie, co spotęgowało nieufność raz do siebie, nawet w obrębie jednego urzędu, jednostki wojskowej czy jakiegoś zakładu pracy. Wszyscy podejrzewali wszystkich, co rujnowało życie społeczne i obniżało wydajność pogrążonej w kryzysie gospodarki. Bywało tak, że niektóre sklepy wprowadziły na wszelki wypadek osobne kolejki dla trzech raz. Wtedy też Gazeta Ziemska opublikowała artykuł, w którym odpowiedzialność za nocny atak sombryjskich spadochroniarzy całkowicie zwaliła na nieudolność Wehrmachtu, Luftwaffe oraz tchórzostwo księżniczek. To jeszcze nie stanowiło tak dużego problemu, gdyż gazeta regularnie serwowała podobnie jadowite, nihilistyczne kawałki. Lecz posunęła się o krok dalej i zaczęła spekulować, że księżniczki chcą zdradzić je kwestie. Dlatego po trochu badają, jak daleko mogą się posunąć i powoli oddają kraj. To Celestia również przetrzymała. Choć jej grzywa przy lekturze falowała równie gniewnie, co ogon machającego nim kota. Lecz następnego dnia gazeta zaczęła nawoływać do otwartego buntu i przeciwstawienie się władzom królewskim. Kwestionowała posłuszeństwo i ogłosiła je strefą antyalikornią, czyli redakcja gazety zdeklarowała coś na kształt rokosu i wyzwolenia się terytorium. Tego było za wiele i Celestia po stanowczym żądaniu młodszej i bardziej temperamentnej siostry rozkazała gwardii dnia, aby aresztowała wszystkich redaktorów, szczególnie władzę, a także zamknęła redakcję. Akcja była szybka i na terenie samej redakcji przebiegła gładko, lecz ktoś zdążył przez okno rzucić kilka haseł, które padły na podatny grunt. Już wyprowadzenie zatrzymanych było trudniejsze przez tłum, który zaskakująco szybko się zebrał. Gdyby nie broń palna gwardzistów, mogłoby dojść do zamieszek i odbicia aresztantów. I tak wszystkie kucyki ziemskie gniewnie buczały, tupały i skandowały antyalikornie hasła. Celestia tego dnia popadła w melancholię. Nieco zaskakujące było, że dostawało się przede wszystkim jej, ale ona miała realną i powszechnie znaną czarną kartę w historii, raczej uchodziła przed szykanami. Dlatego wspierała atakowaną siostrę na wszystkie możliwe sposoby. Nawet zaczęła regularnie nadzorować sny, aby nie przeoczyć jakiegokolwiek zagrożenia, mogącego być zaczątkiem depresji. Ze wszystkich sił starano się zachować w tajemnicy zbrodni Starfall i jej międzynarodowe konsekwencje, ale Sombre działał. Zaledwie 3-dniowym opóźnieniem, który rozpoczął kolportaż ulotek, które uświadamiały mieszkańców tym, co zaszło i czyja to wina, nawoływano do eksterminacji wampirów za pomocą wszelkich środków. Niedokuce wciąż niezbyt zasymilowane z dziećmi dnia, znowu się wycofały w cień i nie mogły patrzeć w oczy przechodniom. Moje dzieci potwornie kapryszą, stwierdziła pani dnia, patrząc wraz z Sunwise'em i kapitanem de Honor na miasto z perspektywy wieży obserwacyjnej. W jednym miejscu gromadziła się jakaś rozgniewana i obwieszona transparentami grupa. Miałam w swoim życiu wiele wrogów i zdecydowaną większość rozumiałam. Posiadali powody, plany, ambicje lub cele przeciwstawne do moich. Za tymi działaniami kierowała logika i czasem chłodna kalkulacja. Wobec niejednego czułam pewien respekt i szacunek, albo wręcz żałowałam, że los nas postawił po przeciwnej stronie barykady. Chamberlain wolał nie przerywać i nie drażnił władczyni, ale domyślał się, o kim szczególnie Celestia mówi. Władca chaosu faktycznie budził nie tylko konsiderację poprzez strach, ale i pasjonował. A to jest zwykła nienawiść. Ona nie ma sensu i bierze się ze źródeł, których dotychczas Equestria nie znała. Sombra przyniósł do nas zawnik i szowinie z najgorszego sortu, stwierdziła smutno, przyciskając oko do teleskopu. Sunwise miał własną lornetę nożycową, którą starał się śledzić obserwacji księżniczki. Sombra jest mistrzem dzielenia kucyków, tak jak Discord, oznajmił po chwili namysłu. Ma moc przyjmowania nad nimi kontroli i zmuszania ich do okropnych rzeczy. To magia wysokiego rzędu, działająca nawet bez bezpośrednio rzuconego zaklęcia, czy wręcz świadomości czarnoksiężnika. To magia nienawiści.
którym my przeciwstawiamy magię przyjaźni. Zgadza się. Mam nadzieję, że nasze badania ukazujące wyższość właśnie przyjaźni nie są przedwczesnymi wnioskami. W tej chwili Grawic wbiegł na wieżę i dysząc ciężko próbował coś powiedzieć. Celestia cierpliwie czekała, wiedząc, że te wszystkie schody potrafiły zabić każdego, kto nie posiadał skrzydeł lub na tyle długich nóg, aby wchodzić po 3 stopnie naraz. Moja pani, opanował się w końcu, to jakaś demonstracja. Pod bramą zamkową krzyczą, że chcą z tobą rozmawiać. Widzę ich, stwierdziła nieco zaniepokojona księżniczka. Nie wyglądają na skorych do dialogu, raczej to zagniewana próba odreagowania ostatnich potworności. To będzie długi dzień, muszę do nich zejść. Proszę tego nie robić, odezwał się nagle milczący dotychczas kapitan de Honor. Jego francuski akcent nieco zniekształcił słowa. To może być pułapka, fombriańska prowokacja. Rozumiem pana obawy, przytaknęła Celestia. Jednak w każdej chwili ktoś może dbać na moje życie, nawet teraz. Owszem, jakby jakiś Pegas naruszył nietykalność strefy powietrznej pałacu, to szybko by został przechwycony, ale miałby krótką okazję, aby zaszkodzić. Sytuacja uległa zmianie, mon princesse, kiedy pałac zaatakował regularny oddział wroga, to pogwałcił nietykalność obcego munduru i poczuł się jak szczur pod lup mare. Jakby teraz zatrudnił asasyna, to byłoby to tak obdarte z honoru, że zaprotestowałaby nawet Wilsonia. Stałaby się pani męczenniczką, symbolem fambriańskiej zbrodni. Zagroziłaby zjednoczeniem opozycji wobec czerwonej zarazy. Ale jeśli na tej demonstracji wybuchną zamieszki, wobec których będzie trzeba by użyć siły, to wtedy zginęłaby pani jako ciemiężyciel stada w trakcie brutalnej pacyfikacji słusznego lamentu uciskanego stada. Mam nadzieję, że mon princesę rozumie, o co mi chodzi. Tak, ma pan rację, spuściła głowę księżniczka, ale i tak ktoś musi z niej porozmawiać. Ja pójdę, moja pani, powiedział Grawi. Jestem twoim ustami jako marszałek tabunu, ale dla zamachowca nie stanowię poważnego celu. Księżniczka uśmiechnęła się do niego. To była postawa godna męża stanu. Szczególnie, że obawiała się, że po nocnej misji z początku grudnia Grawic stracić do niej nie tylko uczucie, ale i szacunek. Tłum przed bramą nie był specjalnie duży, liczył może 500 demonstrantów. W większości były to kuczki ziemskie, gniewnie tupiące i wymachujące białymi banerami, na których widniały czarne hasła. Uwolnić więźniów politycznych, wybić zęby wampirom czy ziemska siła. To wszystko tak bardzo śmierdziało sombrą, że Grawica aż wzędliło, ponieważ uchylenie bramy mogłoby być złym pomysłem, a równocześnie nie chciałby wywyższać ponad tłum. Poprosił jednego dużego Pegaza z gwardii, aby go zaniósł na postument jednego z pomników. Stąd mógł przemawiać. Zabrane kuczki ujrzały, jak na murze pojawi się grupka jednorożców z karabinami, a nad krenelarzy wylatuje trójka Pegazów, niosących jeszcze jednego rogacza. Witajcie! Zakrzyknął Grawic po wylądowaniu i zaaplikowaniu sobie zakręcia wzmacniającego głos, które było podstawowym narzędziem pasu marszałka tabunu. Pomimo, że uśmiechał się szeroko, to nie wzbudziło rwaty tłumu. Chcemy Celestię! Chcemy Celestię! Skandowano. Księżniczka nie może wyjść, ale ja jako marszałek tabunu jestem jej uszami i ustami. Co ja mówię, to ona powiedziała. Nie podziałało. Tłum zafalował gniewnie, a strażnicy z tymi zebrami wymienili zaniepokojone spojrzenia. Grawic wciąż pozostawał pogodny, jak rasowy stoi. Księżniczka nie wyjdzie, więc jeśli naprawdę chcecie coś załatwić, to możecie tylko ze mną. Postawił twardo i czekał na reakcję. Na chwilę ucichło, jakby tłum był jednym wielkim łysłem, szukającym właśnie wspólnej myśli. W końcu wysunął się z niego wysoki, masywny kurt ziemski, potężnie umieśniony i ogorzały. Wyglądał jak bukser, ale z oczu błyszczało cwaniactwo godne szulera. Dobra, pogadajmy zatem, oznajmił zaskakująco wysokim głosem, po czym jeden susan skoczył na postument. Dzięki czemu górował teraz nad granicą. Po pierwsze, nie odejdziemy,
póki nie spełni się naszych próśb. A po drugie, nie ma taryfy ulgowej w negocjacjach. To, że jesteś rogaty, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Grabiec uśmiechnął się, po czym zdjął z siebie zaklęcie, aby nie ogłuszać interlokutora. Zgoda, czego żądacie? Zacznijmy od takiej delikatnej kwestii jak uwięzienie kilku niepokornych języków, które zostały zaresztowane i znikły w Los Angeles, tylko za to, że krytykował księżniczkę i przybocznych. Cenzura wprowadzona wraz z wybuchem wojny od początku irytowała, ale to jest zbrodnia. Marszałek Tabunu nie musiał długo myśleć nad odpowiedzią. Uwielbiał takie zagadki lub przekomarzanki. Wszak między innymi na to opierała się filozofia, w której był rozkochany. Zapewne się pan zgodzi, że na wojnie oprócz mieczy i karabinów ważną bronią jest hart. Hartu wróg nie może przekuć ostrzem, lecz może go podtopić, osłabić jadem, tak jak zatrawi stal. To właśnie robiła Gazeta Ziemska, sukcesywnie i konsekwentnie posypując solą harde kwestii, a więc jedną z broni, a czyż nie załamanie mieczy i zapuchanie lub karabinu nie ma przewidzianych kar w kodeksach tak starych jak te mury? Mieściak zapewne oczekiwał jakiegoś gadania o zdrajcach innych, więc nieco się zdziwił. Grabiec wolał jednak nie ujawniać, że wszyscy domyślali się powiązań Gazety Ziemskiej z Sombrą, gdyż póki nikt niczego nie udowodnił, nie należało dawać znać przeciwnikowi, że się za dużo o nim wie. A co z aresztowanymi w nocy przez Lufmara i Marma? Tymi, którzy byli wyciągani z łóżek pod zarzutem zdrady? Nie ma wątpliwości, że w nocy ataku na Canterlot coś pomógł. Trzeba go znaleźć, a to można uczynić tylko metodami policyjnymi. Zapewne nie każdy zostanie skazany. Taką niewinną osobę księżniczka zapewne przeprosi osobiście i wynagrodzi strach i niewygody zaznane w więzieniu i podczas śledztwa. Stawką jednak jest bezpieczeństwo, a wtedy nie można cofać się przed radykalnymi krokami. Bezpieczeństwo? Czyje? Księżniczki? Grabiec uśmiechnął się z nutką politowania. Nie, nasze, nas wszystkich. Pana, twoje, każdego z was, wskazywał na przypadkowe kucyki z tłumu, które cofały się przed jego kopytem. Oczy mu nieco zapłonęły, a głos nabrał dramatycznego wyrazu. Sombra szuka w górze kwestii szczelin i jak tylko taką znajdzie, robi wszystko, aby wbić ją kilo, wbić klini i rozerwać milco. Jak mu się uda, to wtedy nie będziemy mogli tutaj ze sobą dyskutować. Ja pewnie zginę, a was zamknie w gułagach i zmusi do katorżniczej pracy, wyzbytej wszelkich praw i niosącej ze sobą tylko żałość, a w efekcie wycieńczenie i śmierć. Czerwona zaraza sprawi każdego, niezależnie od rasy czy przekonań. Różnicą będzie tylko czas. Miał nadzieję, że przekonał wszystkich, że się rozejdą, ale proletariusz spróbował jeszcze raz zaatakować. Skoro księżyczce tak zależy na zwycięstwie, to gdzie jest zwycięstwo? Przegrywamy na wszystkich frontach, nasze wysiłki idą na marne. Jakby całkowicie się marnowały, to już od dawna byśmy mówili po rosyjsku. Sombra okazał się zaskakująco potężnym przeciwnikiem. Nie wiedzieliśmy, że można posiadać tak wielką i aż tak okrutną armię. To niewiedza, do której musimy się przyznać, kosztowała nas wschodnie wybrzeże. Ale Hart, ten Hart, który próbowała zniszczyć Gazeta Ziemska, zatrzymał go wciąż dość daleko i nie pozwolił rozlać czerwonemu potopowi wszędzie. Większa część kwestii wciąż jest wolna. I co dalej? Jak długo mamy to ciągnąć? Nareszcie pytanie, na które Grabiec nie znał odpowiedzi. Wszak nic nie wskazywało na rychły koniec wojny, szczególnie rozstrzygniętej na korzyść Equestrii. Księżyczka Celestia rządzi naszym wspaniałym krajem już 1000 lat. Przeprowadziła go przez niejedną historyczną lub magiczną zawirutę. Jestem pewien, że i tym razem już ratuje całkiem niedługo. Ta szczerość musiała całkowicie odebrać kucowni ziemskiemu chęć do dalszej dyskusji, gdyż tłum zaczął sam z siebie się rozchodzić i po chwili pozostały z niego tylko rozrzedzone resztki. Ktoś pozostawił transparent nawołując do wybijania zębów, nie to kucom. Grabiec nie chciałby rozmawiać na tak delikatny i drażliwy temat.
Więc cieszył się, że odchodzący wraz zresztą prezydariusz nie poruszył tego problemu. Co nie znaczyło, że nie wróci tutaj jutro, ale z tysiącem rozgniewanych. Wiele dziesiątek metrów poniżej bruku licznego, głęboko w skale góry, na której klatach wybudowano Kanderlot, księżyc Haluna wraz z obydwoma strzambelanami przechadzała się pośród stojaków na rysunek w zamkowym skarbcu. O ile te nie zmieniły się w żadnym stopniu od czasu, kiedy Celestia postanowiła przeznaczyć swój majątek na potrzeby wojny, to właśnie on uległ przeobrażeniu, a raczej całkowitej anihilacji. Wspierając się na stanie zatorze i ciesząc z konieczności noszenia mniejszego kołnierza, powoli z dostępną gracją dokonywała przeglądu opustoszałego lochu. Sporadycznie zatrzymywała się, aby spojrzeć do jakiejś pustej skrzyni, lecz zlustrować miejsce, gdzie jeszcze niedawno temu definitywnie coś stało i jedyną pozostałością były kształty w kurzu. Nie było wątpliwości, że wojna musiała skończyć się jak najszybciej, inaczej na jakiejś aukcji pojawi się tron lub korona Kanderlotu. A to, moja pani? Spytał Steller, wskazując na wykwintny, lecz wyszczerbiony i zdecydowanie skarżyty miecz ze złotą inkrustacją. Luna nawet nie spojrzała i szła dalej, stepem, który lekarz jej zalecił, dla odzyskania kondycji. Dopiero po chwili odpowiedziała. To, co zostało w tym skarbcu, ma bardzo niską wartość, kruszcową. To kawałek stali lepszej jakości i minimalna ilość złota. Są bezcenne historycznie i sentymentalnie, ale wynosząc ten miecz lub coś podobnego z tego skarbca, tracą one lawinowo na wartości z każdym pokonanym metrem. Zamilkli na chwilę, co Luna wykorzystała, aby poprawić sobie kołnierz. Potem zwróciła się do Sunwaysa, który wytężając oczy w półmroku próbował coś przeczytać na dużym dokumencie. W końcu Skelet się zlitował i korzystając ze swoich nowych, nietokusowych oczu zrobił to za niego. Księżniczko, czy życzy sobie wasza wysokość, abym przeczytał ten list Sadlarabi? Proszę, szambelanie. Streszczając, generalnie chodzi o to, że w ramach protestu przed stosowaniem przez sekwestr czarnej magii w boju, władze Sadlarabi w dniu dzisiejszym wypowiadają nam kontrakt dotyczący eksportu ropy naftowej i odmawiają zapłaty należnej z tego tytułu kary przewidzianej w umowie. Umowę uznaje się za nieważną, gdyż ekwestria jakoby zataiła swoje prawdziwe cele polityczne i miłujące pokój z Sadlarabi nie chcą przyłożyć kopyta do ich zbrodniczych planów. Innymi słowy, od dzisiaj żaden pociąg z cysternami nie przejedzie przez granicę. Spojrzał przerażony na swoją władczynię, oczekując, w sumie teraz nie wiedział czego. Jeszcze 2 tygodnie temu spodziewałby się gniewu lub nawet jakiejś magicznej eksplozji. Jednak reakcja po wyczynach tej całej Starfall odsłoniła przed Steferem jeszcze jedną sferę serca pani Nocy. Luna zgięła się, jakby ją coś zabolało równocześnie w boki i w karku. Nie odwracając się, odpowiedziała jeszcze niższym niż zwykle głosem. Nie jestem zdziwiona. W swoim czasie miałem okazję dobrze poznać tamtą kulturę, o ile starszą od naszej. Jak nikt boją się i nienawidzą mroku i czarnej magii. Księżyce na swoich sztandarach umieszczają nie z szacunkiem fascynacji, ale traktując je jako jedyne prawdziwe światło, jakby zastępcze słońce w nocy, co tak naprawdę czysto solarny kraj i naród. Absolutnie nie tolerują czegokolwiek, co ukryte w przytulnym całym mroku, dlatego zareagowali tak histerycznie. A że decyzję tam nawet takiej wagi podejmuje królewska para, bez czyjejkolwiek konsultacji, to nie potrzebowali wiele czasu. Obawiam się też, że Sombra jest jeszcze skuteczniejszy w dzieleniu sojuszników, niż przewidywaliśmy. Co teraz? Zapytał Teller. Nie mamy własnych złóż ropy naftowej, zresztą nie ma czasu na ich poszukiwanie. Sunwise? Luna w końcu odwróciła się i ukazała zmartwioną twarz, przeszytą bólem, lecz jej oczy błyszczały żądzą działania lub zemsty. Jak duża jest nasza produkcja benzyny syntetycznej? Według mojej wiedzy pozwoli zaspokoić około 12% potrzeb wojskowych, jeśli całkowicie odetniemy potrzeby cywilne. Jak duże mamy zapasy już kupionej
przetworzonej ropy naftowej? Sunwise Hill szukał tej informacji w pamięci. Według tego, co ostatnio mi mówił przewodnik wojny, mamy całkiem spore zapasy, które nakazała gromadzić księżyczka Celestia jeszcze w zeszłym roku. Starczą na 1,5 miesiąca działań bojowych, ale pod warunkiem, że całkowicie odetniemy od nich służby cywilne. Poczyjmy tak, to znaczy, że musimy wygrać wojnę w ciągu 1,5 miesiąca. Wytrzeszczyli oczy i szybko przybrali sztucznie przywołaną na twarze powagę, nie chcąc wyglądać na głupków przed księżniczką. Przez chwilę mieli jeszcze nadzieję, że Luna żartuje, ale szybko się jej wyzbyli. Ale jak, wasza miłość? Zapytał Teller, nieśmiało podchodząc bliżej, aby lepiej słyszeć. Księżniczka Luna znowu się skrzywiła z bólu. Należy zrealizować plan, o którym Celestia ze sztabem Marmachtu myśli od tak dawna. Ustanawiam rozpoczęcie operacji Wiosenne Przebudzenie na 31 stycznia. Do tego czasu wszystkie zakłady zbrojeniowe muszą osiągnąć absolutnie najwyższą fizycznie możliwą produkcję, nawet kosztem długoterminowej kondycji fabryk. Należy ignorować normy żywotności maszyn. Wszystkie rezerwy muszą trafić na prąd. Teraz albo nigdy. Aha, jeszcze jedno. Nie przejmujcie się moją siostrą, ona mnie całkowicie poprze. Moje pani, przestraszył się Sunwise, a Steller widząc, cal w oczach władczyni, nawet się nie odzywał. W ten sposób, kolokwialnie mówiąc, zajeździmy kwestię. Lunde coś trzasnął w kręgosłupie, a potem jakby z twarzy znikło cierpienie, wyprostowała szyję i spojrzała z góry na oba ogiery. Miała to w zwyczaju i lubiła dominować otoczenie swoim wzrostem i postawą. Szambelanie, jaki jest sens oszczędzenia przemysłu, jeśli za miesiąc być może będzie on należał do kogoś innego? To nasz ostatni zakład w tej grze i naprawdę nie ma już powodów, aby się oszczędzać. 27 grudnia 1271 roku, Canterlot. Czuła zawsze dość spore zażenowanie, kiedy to robił. Wszak kto to widział, aby dorosły ogier kłaniał się, a raczej padał klatkiem przed zwykłą klaczą jednorożca? Może i była przewodnikiem kultury, ale to nadal nie czyniło z niej księżniczki. Dzień dobry, pani przewodniczko Twilight Velvet. Oj, dzień dobry, Goodfellow. Miło ciebie widzieć. Goodfellow był olbrzymim i tęgim ogierem ziemskim, o niezmierzonej sile, zdolnym przenosić w pojedynkę ciężary zbyt znaczne dla dwóch kucyków. Byłby idealnym artylerzystą, mogącym w pojedynkę ciągnąć armatę, lecz młodzieńca nikt nie wziął do wojska, gdyż był nieco opóźniony w rozwoju. Z trudem przychodziło mu zrozumienie dłuższych zdań, nie potrafił pisać i czytać. Posiadał też całą gamę drobnych dysfunkcji, które uprzykrzały mu dzień poprzedni. Przykładowo, nikt nigdy nie dał rady nauczyć go mycia zębów, więc czyściła je jego stara matka. Jednak nie chodziło o samą manualną czynność, gdyż Goodfellow potrafił bardzo dobrze pielęgnować, szczotkować i konserwować całkiem skomplikowane mechanizmy. Po prostu nie trafiało do niego, że należy tak robić z samym sobą. Pracował w przewodnictwie kultury jako sprzątacz, tragarz i pomocy konserwatora obiektu. Sprawiało mu to autentyczną radość i zawsze uśmiechał się szeroko do swojej miotły, trzymanej z równą zręcznością w zębach jak i w ogonie. Twilight Velvet podejrzewała, że traktował przyrząd jak żywą istotę, gdyż przyłapał go kiedyś, jak z nią rozmawiał i się do niej tulił. Spłonęła rumieńcem, jak tylko nabierała podejrzeń, że pozostawiony w samotności ogier jest akurat w czyimś towarzystwie, to zawsze czekała, aż skończy konwersację. To ona załatwiła mu tę pracę. Spotkała go na wizytacji w jednym domu pomocy społecznej. Rzucał się w oczy z oczywistych względów, niemalże dorównując wzrostem księżyce Lunie. Velvet nierzadko zastanawiała się, czemu kucyki mające takie problemy intelektualne rosną nierzadko aż tak potężne. Jakby organizm rekompensował sobie pewne braki siłą fizyczną. W każdym razie, w ramach przeprowadzonego wtedy programu aktywizacji osób niepełnosprawnych poprosiła kadry o zatrudnienie Goodfellowa na stanowisku pomocnika konserwatora. Od tamtego czasu chłopak, jak tylko ją widział,
to nie kłaniał się delikatnie, jak wypadało to czyli wobec starszej od siebie kobiety, ale po prostu rozpłaszczał się jak pies u nóg swego pana. Było to upokarzające, ale nic nie pomagało. Ani prośby, ani tłumaczenia, ani nawet podniesiony, zdecydowany ton. Wypad spodobała mu wiele rzeczy, w tym nawet całowanie po kopytach, tylko tego nie mogła. I teraz znowu, jak tylko wymienili uprzejmości, to padł na ziemię w tym przesadzonym wyrazie szacunku. Twilight Velvet miała wrażenie, że ziemia się trzęsie od tak wielkiego cielska, a ona podskakuje w górę. O, wstawaj, to niepoważne, nie życzę sobie, abyś się przede mną płaszczył. Ale ja tylko wdzięczny, jestem wdzięczny za pracę. Westchnęła, kapitulując. Zadała mu to pytanie, co zawsze w tej sytuacji. Podoba ci się? Tak, pani przewodniczko Twilight Velvet. Jestem szczęśliwy, pracuję, chwalą mnie, bo dobrze sprzątam i naprawiam czasami różne rzeczy. Uśmiechnęła się i już chciała się pożegnać, kiedy ujrzała, że na ulicy zebrała się jakaś duża grupa rozgniewanych kucyków ziemskich. Czekali na coś, może jeszcze nie przyszli wszyscy. Mieli transparenty i pałki, które trzymali głównie w ogonach, zamaskowane kominiarkami i chustami twarze, których pomiędzy pał ubrań błyszczały przysłonięte, nienawistne oczy. Niektórzy nosili na sobie łańcuchy i obuwie ochronne, ściągane białymi sznurówkami. Myślała, że marszałek tabunu uspokoił nastroje, ale najwidoczniej oddolne siły burzące stado wciąż działały i codziennie dochodziło do starć z policją i żandarmerią wojskową. I już nie tylko protestowali, po prostu szukali zaczepki. Co gorsza, odcinali jej drogę do pustyni taksówek. Była klaczem, jednorożcem i przedstawicielem władz. Wystarczało, a ona nie miała absolutnie zaufania do swojego rogu, że ten zadziała w obliczu niebezpieczeństwa. Ojej, szepnęła przerażona, kurczący w sobie. Goodfellow, nie miałbyś ochoty odprowadzić mnie do taksówki? Tak, pani przewodniczko Twilight Velvet, uśmiechnął się jeszcze szerzej, odsłaniając wilgachne zęby. Dziękuję ci, jesteś dobrym chłopcem, ale weź za sobą szczotkę i się nie odzywaj, bardzo ciebie proszę. Mając z boku taką eskortę nieco śmielej, poszła w kierunku postoju, zakreślając jednak pewien łuk dla bezpieczeństwa swojego i chłopaka. Wiedziała, że raczej nie jest prawym wojownikiem ulicy, zatem raczej liczyła, że nikt nie zechce zaatakować takiej góry mięśni. I rzeczywiście, choć oprychy patrzyły na nią z wyraźną żądzą mordu, to jednak posyłali w jej kierunku tylko i wyłącznie jadowite spojrzenia. Przez chwilę żałowała, że ma na sobie delikatną kurtkę z podszewką, a na nodze ukochane korale, które dostało od męża. Musiały działać alergicznie na tych obszczymurów. W końcu dotarli i wezwała pojazd. Wsunęła Goodfellowowi do ust mały banknot i poprosiła go, aby wracał równie okrężną drogą do budynku. Jesteś bardzo miły, komplementowała go jeszcze na pożegnanie, a on nieoczekiwanie się rozpłaszczył, przez co znowu poczuła się, jakby traciła grunt pod nogami. Wsiadła czym prędzej do taksówki, nie chcąc dłużej być w towarzystwie lojalnego, ale kłopotliwego dla poczucia wstydu ogiera. Miała do przejechania całkiem spory dystans, więc rozsiadła się wygodnie i nie zdziwiła się, że po usłyszeniu celu taksówkarz zagwizdał i stwierdził, co sobie pogadamy, a raczej stwierdziła, gdyż była to młoda, modra klacz o nieco zagarbionej sylwetce, rzucającym się w oczy mniejszym lewym skrzydle. Brakowało w nim wielu piór, było złożone w niezbyt naturalny sposób, jednak dziewczyna wyglądała na wesołą i całkiem szczęśliwą, a jej zielone, jak dojrzała papierowka, oczy pięknie błyszczały w świetle latarni, a raczej oko, gdyż jedno zakrywała czarna, wyścielona opaska. Twilight Velvet przestraszyła się, że klacz jest kombatantką, lecz ta spokojnie kłusując przez miasto od razu zaczęła od tego wątku. Wiem, na co pani patrzy, to skrzydło, jak zwykle. Wszyscy pytają, o co kaman i czemuż to nie latam, jak powinna pegazica w moim wieku. Mam na znaczku dwa pióra, co powinnam latać, nie? Ale to chyba i takie pióra, co mi wypadły. Mam chrome skrzydło, urodziłam się taka.
to mnie do wojska nie wzięli, więc ciągle bryczki. Fajne to i daje odrobinę hajsu, jak pagoniastych wiozę. Oficery dają napiski. Twilight uśmiechnęła się do gardzliwego kucika i zadała pytanie. A oko, jeśli wolno zapytać, to chyba ono jest powodem braku powołania. Wszak nadal mogłaby pani zostać żołnierzem, nawet bez możliwości wzbicia się w powietrze. I tam, takie ze mnie wojanie, jak z jednorożca lotni. Bez urazy, pani starsza zarumieniła się, ale nie wyglądała na szczerze zadowoloną. Oko to żadna chłopska historia, gdzie strzelał do mnie jakiś snajper jak do Luny. Po prostu jak byłam smarkulą, to po drzewach głaziłam, aby być tak wysoko, jak inne małe pegaski. No i spadłam. Frunęłam i spuchłam o ziemię tak mocno, że oko mi się schowało. Och, bardzo przykre, musiało okropnie boleć, powiedziała Twilight. I tam, bardziej mnie wkurza to, co dzieje się teraz w kraju. Te kolejki wszędzie i fakt, że wszyscy do woja biorą. Przez to mi się kumple skończyli. Nie ma do kogo gębę otworzyć. Mnie nie wezmą, bo to skrzydło i oko, ale wszystko ogiary i połowę babek zametkowali. Gwieździstą klacz bardzo irytowały ciągłe narzekania, szczególnie na politykę księżniczek. Kucyki nie zdawały sobie sprawy z skali trudności i wyzwania, jakie stawia wojna. Ich marudzenie kojarzyło się wyłącznie z dziećmi, które nie rozumieją, że nie można iść w samych skierku. Szczególnie Gazeta Ziemska tym przewodowała, póki Luna za pośrednictwem Celesty nie kazała jej zamknąć. Musiała przyznać rację, że kwestia pustoszała. Ogromna moc kucyków siedziała na frontach, a także wiele zginęło. Nawet jeśli wygrają i przeżyją, to kto zostanie w kraju? Kto go odbuduje? Dalej będzie pracował, wychowywał te wszystkie sieroty i uczył mądrości? Ta kolosalna odpowiedzialność spadnie na nielicznych ocalałych, rannych chaleki, na starców i źrebięta, na takie chrome, półślepe pegazice, które choć są sympatyczne, to nie mogą zrobić tego, co inne pegazy. Na takich goodfellowów, którzy nie będą rozumieć otaczającego świata, czy nadal będą szczęśliwi? Szczęśliwi w świecie, który ich nie szanuje i wymaga pełnej dyspozycyjności? Jak sobie poradzą, kiedy zabraknie wszystkich? Księżniczki wcale niewiele robią z tym wszystkim, stwierdziła ta kucharka. Na ulicach te głupie ziemniory sobie krzyczą, a na froncie w dupę dostajemy. Ja wiem, bo ja mam siostrę i mi pisze różne rzeczy. Cenzura nie wszystko zaczernia. Tu nie leniwie tolerancji trzeba, a twardego kopyta. To była ich przesada. Twilight Velvet jako przewodnik kultury nienawidziła, jak jednym zdaniem przekreślało się całość dokonań i wysiłków milionów. O, przepraszam, ale nie mogę się zgodzić. Equestria robi co może. Sama w swojej pracy widzę, jak ogromną trudnością jest walka i ile jeszcze musimy się uczyć, aby myśleć o zwycięstwie. Krwi nie odmawia nikt. Tak, ale Manhattan to sobie wzięli gratis. Księżniczki je oddały. Księżniczki nie miały nic do rzeczy. Przecież nie poddały miasta. To absurdalny pogląd. Przecież tam miała miejsce jeszcze niewyjaśniona dzisiaj zdrada, której korzeni sięgnęły tutaj. Sięgnęły Canterlotu. No, przy skrzynieniu kilku frajerów, Celestia sprząta po sobie, ale jest jak naiwna mamusia, która nie wierzy, że jej synek bije dzieci w szkole. Przecież dzień dobry mówił zawsze, przedrzeźniała ją pegazica. I tym razem Twilight nie odpowiedziała. To racja, że księżniczka była zbyt poważliwa wobec swoich poddanych. To mogło jeszcze nieraz spędzić w kraj kłopoty. Ta myśl nie chciała się odczepić nawet, kiedy dotarła bezpiecznie do domu i zanurkowała w objęciu męża. Nie rozumiał, dlaczego akurat dzisiaj niemalże rzuciła się na jego szyję, poszukując ciepła i serdeczności, a ona nie chciała mu powiedzieć. 31 grudnia 1271 roku, Kryształowe Imperium. Wigilia serdeczności była szczególnie lubiana nie ze względu na atmosferę czy nieco luźniejszy dryl, ale przede wszystkim dzięki podwójnym racjom żywnościowym. Pełny żołądek był luksusem na Kryształowym Froncie, luksusem, za którym wszyscy tęsknili. Do tego oficerowie niektórych batalionów dali radę załatwić
po porządnej szklance cydru dla swej kryptomędny. Ten gest ostatecznie podwyższał morale o 1000%. Na pewno skuteczniej niż najbardziej poetyckie i wiążące serca przemówienie Blackwood. Szlachcianka potrafiła świetnie ubierać w słowach swoje emocje, ale z żołądkiem żaden wiersz jeszcze nie wygrał. Miłość i chleb zastąpi. O poezji tego jeszcze nikt nie powiedział. Ponieważ Wigilia to czas zjednoczenia się wszystkich kucyków w Equestrii, pierwotnie planowano zorganizować jakąś wspólną kolację i śpiewanie kolęd. Twilight jednak nie wyraziła zgody na zbiorowe spotkania, tłumacząc to zbyt dużym zagrożeniem ze stron Sombryjczyków, którzy nie obchodzili święta i mogli chcieć wykorzystać brak uwagi do Maramachu, dlatego zaleciła, aby wieczerzano w gronie nie większym niż kompania, no i cały czas zachowywać pełną czujność. Nie musiała nam tego powtarzać, stwierdził Lupis, piekąc ciasto w kamiennym zbudowanym na poczekaniu wiecku. Słyszałem, że rok temu w czasie oblężenia Baltimore całą noc waliła artyleria. Nie był to atak, zatem ostrzałem nie poszły żadne ruchy wojsk. Chodziło tylko o to, aby zepsuć nam święto i aby nasi nie mogli zasnąć. Skurwielstwo. Tak samo gdzieś na froncie wysłali 40 bombowców, aby zbombardowały jakiś średnio istotny kawałek frontu, czyli da tylko wkurzyć. Dranie, stwierdził Marder i ponownie wystrzeliło ognisty promień z rogu, ponieważ było naprawdę zimno. Rufus musiał go poprosić o rozpalenie pod piecem. Kucharz nienawidził prosić jednorożca o magiczną pomoc, gdyż wtedy zarysowywała się przewaga ogierka nad nim. Po niedawno przebytej chorobie na ciele Dichtera pozostało wiele jasnych przebarwień, a róg nadal tłuszczył się jakimś dziwnym świństwem przypominającym na skórę. Poza tym ogierek wciąż nie mógł się domyć śniegiem. Dziwny smród trupiej gorączki przylgnął do niego na tyle mocno, że przez pierwsze dwa dni Pinkie Pie kazało mu jechać na górze Pantera. Dobrze, że z każdą kolejną nocą trochę się polepszało. Zebrali się wokół ogniska, był cały pluton dowódczy pułku, a do tego kapitan Blackpool z załogą i jeszcze parę załóg z pierwszej kompanii. Drugi batalion dostał służbę, mieli ich zluzować w połowie nocy. Rufus, zagadywany, skąd wziął składniki na ciasto, zimno odpowiedział, załatwiłem. Znaczyło to, że nie należało drążyć tematu, tylko rozkoszować się zapachem dojrzewającego piernika. Pinkie Pie podskakiwała w miejscu i bez przerwy to zaglądała do prowizorycznego piekarnika, co oddalała głowę, pytając, czy to już? A może teraz? No teraz na pewno. Pani major, jeszcze 5 minut, powiedział Roku, patrząc na zegarek. Teraz? No prawie. Pinkie Pie jest głodna. Pinkie Pie nie może się doczekać. Ach, jakby schrupała tego piernika już teraz. Marder zdegustowany wkręcił głową, od kiedy jego dowódczyni walnęła się w głowę i mówiła w trzeciej osobie, nie mógł słuchać tego obojętnie. Na przemian robiło mu się to przykro, to po prostu głupio. Z czasem zaczęło to irytować, kiedy próbował ustalić z nią coś bardziej skomplikowanego. Chciał pomóc różowej klaczy, ale zupełnie nie wiedział jak. Tęsknił za Rarity. Miały nadzieję, że jednak kiedyś wybaczy mu grubiański falstat i mimo wszystko spojrzy nieco przychylniej. Niestety, póki co nie pozwalała mu się nawet odezwać w swojej obecności. Wiele nadzieję, że pancerni mieli osobną wigilię, więc nic też nie wskazywało, że będzie miał rychłą okazję dokonać jakiejś śmiałej rehabilitacji. Uratowała mu życie, co w sumie w warunkach wojennych bywa codziennością. Mimo to miał nadzieję, że to jakieś poprawi między nimi stosunki. Obawiał się jednak, że chodziło wyłącznie o miłość, ale do przyjaciółki, a więc major Pinkie Pie, on był obojętny. Blackpool, zaznaczony z czerwoną tarczą herbową w zieloną szachownicę, patrzyła w ogień i myślała, o czym? Zapomniał tym samym, co wszyscy. Zimnie, wojnie, tęsknocie za domem, niepewności jutra, nawet dziś. Wigilię nie dało się uciec od ponurych rozważań. Jej błękitna sierść i ciemne zielone włosy płonęły żółcią w bursztynowym blasku ognia. Jadeitowe oczy smutno obserwowały taniec złotych języków,
z trudem powstrzymując łzy. Nie tak to wszystko miało wyglądać. Nie tak wyobrażała sobie przyszłość. Wszystko poszło odwrotnie. Jednorożec szlachcianka ze znamieniem tego rodu i o niezachwianym od pokoleń pomorze. Uczciwa do bólu, nie potrafiła nawet ściągać na lekcjach. Lojalność wobec księżniczki wystała z nerwy matki. Zresztą jej pierwszym zaklęciem był hologram Celestii. Dość nieudolny, ale zawsze. Potem chodziła do szkoły księżniczki i zawsze marzyła, aby służyć białemu Alicornowi. Kiedy podsunięto jej propozycję wstąpienia do elitarnej dywizji w roli dowódcy, nie wahała się nawet chwili. Nie mogła pragnąć niczego więcej, jak służby oficerskiej w obronie Equestrii i władczyni. Za bitwę o kryształowe imperium otrzymała żelazne słońce i Tygrys zniszczył wtedy aż 10 wrogich czołgów. Uratowano też istotny fragment frontu przed przełamaniem. Blackpool obawiała się, że Pinkie Pie wpadnie w furię za odebranie jej nagrody, wszak pani major nie dostała za wygraną bitwę niczego. Stąd ten plan pochodził od generał Twilight i kapitana Dictera, a wykonała go Blackpool. Nie tak okazało się, że różowy kłócyk ma serdecznie gdzieś wojskowe zaszczyty i najprawdopodobniej w ogóle ich nie ogarnia. Dla niej największym wyróżnieniem było otrzymanie ciasta, które zaraz miało się upiec. No i nadeszła ta chwila. Rufus wyjął półmetrowej średni spiernik z prowizorycznego pieca. Pinkie Pie rzuciła się w jego kierunku z wywieszonym językiem. Mardel krzyknął gorące i musiał zaklęciem obezwładnić przełożoną, aby się nie zabiła. Zdawała się tego nie zauważyć i dalej przebierała nogami w powietrzu, tworząc komiczną pantomimę biegu. Poczekali jeszcze chwilę, a Blackpool dała jednemu szeregowcowi beczkę cydru i nakazała rozlać do manierę. Tutaj w kupie było jak w cieplej i wolała nie oddalać się od ognia. Opierała się bokiem o nieznanego jej z imienia kaprana, który chyba jeździł z czołgiem numer 122. Nie interesowała jej jego osobowość. Grozy, że był dłużej, wydzielał sporo ciepła, więc mogła się wtulić w wielką postać. Facet zaraz podłapał, o co chodzi, bo objął ją delikatnie z wyczuciem. Tak, aby nie miała wątpliwości, że to jest sympatii, ale niczego więcej. O to w sumie chodziło. Tylko o to, aby się wzajemnie ogrzać. Młodzieńca zamruczała, a on uśmiechnął się szczęśliwie. To była idealna nagroda. Po mnie ataku zimutki wystawili warty, które miały szukać nie tylko wroga, ale i fenomenów pogodowych. Mimo to każdy lękliwie co jakiś czas poglądał w rozgwieżdżone niebo, a byle powiew zimnego, wodnego wiatru przerażał dosłownie do szpiku kości. Każdy daleki głos brzmiał jak wycie czarownicy. Blackwell otrząsnęła się i spróbowała jej jakoś pocieszyć smakołykami, za którymi tęskniła jak dziewczynka. Kiedy już każdy dostał kawałek ciasta, Melaszki wypełniła podwójna racja zupy pełnej warzyw i kwiatu, a manierni chlupotały od cydru. Pinkie Pie uniosła w górę naczynie i już chciała się przystać do wlewu, kiedy Marder chrząknął znacząco. Ehem, pani major? A co z toastem? Toastem? To coś ma wspólnego z toastem? Masz tosty? Toast to krótka przemowa, jaką wygłasza się przed wypiciem szlachetnych napoi. W moim kraju jest nie do pomyślenia, aby napocząć cydr bez toastu. To pozwala uświetnić okazję i rozwijać doznania smakowe, towarzyszące konsumpcji. Pinkie popatrzyła na niego krzywo, a potem zachichotała. To nie to, ale Pinkie Pie jest zaciekawiona. Nawijaj! Marder wstał, rozejrzał się po okolicy i zmarszczył brwi. Niestety, ale było go kiepsko widać ze względu na wzrost, więc podtrzymał sobie magicznie manierkę i z trudem spróbował wdrapać na burtę Tygrysa. Również skopnął go w zad, a wtedy ogierek wyleciał aż na całą wieżę. Rozmasował sobie tyłek, mruknął: dziękuję, zgiń pod lepcą. Odkaszlnął i powiedział donośnie: klaczy i ogiery, moja najlepsza kompanio. W pierwszej kolejności wypijmy za nasze protektorki, za księżniczkę Celestię, księżniczkę Lunę i księżniczkę Kaden, za generał Twilight Sparkle, za dowódcę każdego pułku, batalionu, kompanii i plutonu,
to na nich spoczywa obowiązek opieki nad nami wszystkimi, mówienia, co mamy robić i jak walczyć. Paradoksalnie możliwość zwalenia tej odpowiedzialności na kogoś wyżej to rzecz niebezpiecznie słodka, więc radujmy się, że mamy kogoś nad sobą, kto by próbach mierzyły, aby nam niczego nie zabrakło. Mówię to całkowicie szczerze, wypijmy za dowódców, od księżniczek aż po starszych szeregowców. Popatrzyli po sobie i jedynym ruchem każdy wniósł w górę mnaszkę, krzyknął za dowódców i wypił solidny łyk. Potem rozwinęła się sieć szeptów komentujących doskonałość cydru. Wyrażali słońce wspólnotę za tym napitkiem. Stwierdzali na słodką celestię, ale to dobre. A także żałowali, że poszła już 1/3 zawartości. Drugi tap, zaczął ponownie Marder, a wszyscy spojrzeli na niego zdziwieni. Nie byli gotowi, że taptów może być więcej. Chciałbym znieść na zwycięstwo. Zakończył się dla nas jeden rok. Jeden rok walki. Był trudny i bolesny, ale obfity w doświadczenia, które uczyniły nas mądrzejszymi, silniejszymi i piękniejszymi. Nadchodzi kolejny rok, stanowiący opasły tom. Zbiór zagadek. Sądzę, że to będzie ostatni rok wojny. Rok naszego zwycięstwa. Nie patrzcie krzywo. Nie dziwujcie się. To nie jest artystyczny bełkot ani marzenia ściętej głowy. Już teraz daje się dostrzec znamiona kryzysu w Armii Czerwonej. Księżniczka Celestia słusznie podkreśla, że kwestie uratują nie bomby i dzieła, ale serdeczność i przyjaźń. Prawdziwy heroizm i dobro. Dobro płynące z naszych serc. Niebrutalna siła. Ja w to wierzę. Wiem, że to prawda. Dlatego wypijmy za zwycięstwo, które się zbliża. Wytrwajmy i przyłóżmy do niego kopyto. Wmurujmy osobistą cegiełkę, aby móc potem powiedzieć: ja też brałem w tym udział. Nasze dzieci i wnuki będą wdzięczne i dumne za zwycięstwo. Za zwycięstwo! Ryknął batalion i pociągnął zdrowo z manierek. Podobnie rozpostarto parasol rozmów i Marder musiał chwilę poczekać, aż emocje pozwolą mu przemówić. To trzeci i ostatni. Smutno potrząsnął niemalże opróżnioną manierką. Chciałbym pożyczyć od naszych czerwonych przyjaciół za ziemi niż jej. Nie oponujcie, jeszcze nie skończyłem. W Armii Czerwonej też znają trasy. Są one po stokroć bardziej rozbudowane od moich. Ferdyjski, piją tam mocne napoje, które dla nas okazałyby się trucizną. Otóż tam trzeci toat wznosi się do poległych towarzyszy. Nie stuka się naczyniami, nie rozmawia. Baczność! Wszyscy, łącznie z Pinkstein, powstali i wyprężyli się. Nieistotne, czy kapitan miał prawo rozkazywać majorowi lub Blackwell. Słowo polegli dało mu regalia rządzenia całą dywizją. Wypijmy za naszej siostry i naszych braci, którzy oddali życie bronie ojczyzny. Za tych, którzy dobrowolnie lub gwałtem musieli poświęcić najdroższy skarb bytu. Za tych, którzy nie mieli wyboru i przeszli do historii. Być może teraz są szczęśliwi, być może wolni i usatysfakcjonowani. Miejmy taką nadzieję. Wypijmy za tych, których kochaliśmy, za tych, którym coś zawdzięczamy, ale także za tych, których nie zdążyliśmy poznać i zniknęli z naszej panoramy jak cienie. Każdy na tej wojnie kogoś stracił i straci. Nie oszukujmy się. Jednak niech pamięć o towarzyszach broni będzie dla nich chwałą, a dla nas siłą, mieczem i pancerzem, który przysłuży się do pokonania czerwonej zarazy. Ta pamięć to jeden z wielu składników serdeczności, a dziś jest Wigilia Serdeczności, rocznica wydarzenia, które dało początek wspaniałej przygodzie Questri. Wypijmy więc za tych, którzy nie mogą teraz świętować razem z nami, za tych, którzy nie wrócą z domu. Po wystaniu z manierek ostatnich kropel, każdy wbił spojrzenie w ogień, grzbiet pompana lub po prostu milczącego Mardera. Nikt nie ośmielił się odezwać. Wspomniano, myślano, tęskniono, na własną modłę, na własny wzór, indywidualnie. Pinki wybuchła płaczem, położyła się na ziemi, zasłoniła kopytami oczy i szlochała serdecznie. Ruch Izdeni podszedł i przytulił, jednak niewiele to pomogło. Pani major po prostu musiała wylać świeży żal, który nagromadził się od 9 kwietnia. Prawie 9 miesięcy wymagało trochę czasu.
Marder wycofał się i schował po drugiej stronie własnego czołgu. Nie lubił imprez, nie zamierzał brać dalej udziału we wspólnym pocieszaniu się i przekomarzaniu. Niech Ruki z Blackpool załatwią panią major, a on sobie postoi z boku i poczeka, aż jego przyjaciel będzie miał czas na rozmowę. Nie potrzebował pocieszenia pomimo smutku drążącego jego ciało od lat. Należał do tych melancholijnych poetów, nie wychodzących nigdy ze stanu płytkiej depresji. Mogło to się wydawać czystym pozerstwem, ale codziennie zamykając oczy, Marder widział pod powiekami coś bardzo szczerego, boleśnie szczerego. Chciał nawet wyciągnąć z kieszeni notes i zapisać jakiś wiersz, ale pohamował się ostatecznie. Wyszłyby z tego jakieś smęty godne boleśnie dojrzewającego nastolatka. Szydr go trochę pocieszył, nie wiedział czemu, ale wypicie całej manierki tego napoju zawsze wprawiało go w lepszy humor i odrobinkę utrudniało myślenie. Może to dlatego? Każdy wiedział, że myślenie i wiedza prowadzą do samobójstwa, bo Kucy go odkrywał, jak straszny, nieatrakcyjny świat. Przynajmniej w twardym sztab tak działało. Podejść w Canterlocie w zasięgu wzroku księżniczek, wszyscy byli szczęśliwi. Cóż, on był tam tylko parę razy, nie doświadczył niczego w tym guście. Popatrzył na kolekcję 32 banderol na lucie. Wszystkie trafienia doskonale pamiętał. Było tam 15 czołgów, 7 dział i 10 ciężarówek. Niewiele jak tygrysa, ale wóz dowódczy nie powinien zaangażować się bezpośrednio w walkę. We wszystko on wycelował, więc w sumie to on zabił te kucyki. Za pierwszym razem nawet go to trochę gryzło, ale po trzecim fragu czuł wyłącznie satysfakcję, że to on był pierwszy. Odezwała się w nim ferdyńska krew, która tak kochała się w zabijaniu. On nie odczuwał przyjemności z widoku śmierci. Byłby szczęśliwszy, gdyby otrzymał gwarancję, że niszczy tylko maszynę, a nie życie. Czyżbym cię źle oceniła? Najpierw poczuł zapach konwaliowych perfum, który w ciągu jednej chwili wraz z krwiobijem rozszedł się po całym ciele i zamienił mu mięśnie w różową watę. Odwrócił się, czując, że skacze mu ciśnienie, a tylne nogi miękną. Podniósł głowę i spojrzał wprost w ogromne, ciemno-szafirowe oczy, okraszone długimi rzęsami, zdolnymi jednym ruchem rozpuścić jego serce. Miała na sobie mundur, furażerkę i opaskę uzdrowiciela. Tak jak poprzednio, u pasa wisiała kabura z parabelką, a na szyi jak obroża błyszczał srebrem żelazny księżyc. Shulein Yuality, powiedział i cofnął się o krok z szacunkiem. Opamiętał się i wrócił do Questrenskiego, gdzie nie dało się tak mocno zauważyć jego wady wymowy. Niewypowiedziane mile spotkanie. Kracz zrobiła krok w lewo i spojrzała na niego z góry. Dojrzał w jej oczach jakiś wewnętrzny konflikt, którego póki co nie umiał odczytać. Te tłasty były bardzo twórcze i świadczą, że jednak posiadasz wrażliwą psychę, stwierdziła, szepocząc zębami. Nie był to gest zalotny, bo temu nie było żadnej wątpliwości. Ona po prostu miała tak w zwyczaju. Tak uważasz, Frey? Zapytał. Ona zachwycała, słysząc twardyńskie słowo. Zanotował to w pamięci i postanowił w przyszłości brutalnie wykorzystać. Był z siebie dumny, że pomimo skręconych wrażenia kiszek oraz cydru nadal myślał logicznie. W wielkiej kwestii, skąd ja pochodzę, nie ma trasu. Po prostu pije się cydr i ewentualnie rzuci jednozdaniowe hasło. Twoja tradycja wydaje się być dużo bardziej kwiecista. To trudny klimat. Kiedy na zewnątrz jest minus 20 stopni i metr śniegu, to naprawdę docenia się, że ma się co jeździć to pić. Inspirujące. Cieszę się, że mogłam przysłuchać się tak dumnym przemowom. Marder okręcił się, zdenerwowany w miejscu i powiedział. Zapewne oczekujesz ode mnie, abym powiedział, że tamten spalony, wulgarny debiut to był wypadek przy pracy. Ja w rzeczywistości taki nie jestem. Otóż zająknął się, zbierając siłę woli do wypowiedzenia innego zdania. Mogło ono okazać kluczowe w rozwijaniu dalszych znajomości z najpiękniejszą dla niego klaszą świata. Ale rozczaruję cię, ja naprawdę jestem w niektórych sytuacjach wulgarny, takich jak tamta. Nie bez powodu
Mówi się o Pferdyjczykach, Hestach, że mamy żelazne serca. Jesteśmy surowi, żyjemy w świecie, gdzie liczy się siła, także siła języka. Ja i tak nie miałem nigdy życia, gdyż posługuję się tymi siłami w sposób drastycznie ograniczony. Ale mimo to poetyka swej duszy nie jest zdawana i to mnie cieszy. Cieszy? Quelaine? Marder spojrzał na nią z ukosa. Czemuż to? Bo brakuje mi tutaj dystyngowanego, wyrafinowanego towarzystwa. A ty jesteś jednorożcem, oficerem i poetą. To dobrze, możesz przypomnieć swoje imię? Dictey von Maider. Dictey von Maider? No tak, jesteś Pferdyjczykiem. Co znaczy to von w imieniu? To znaczy, że jestem arystokratycznego pochodzenia. Mój ojciec, Kejzun von Maider, jest wielkim księciem Pferdyjstadt, chorążem i lennikiem księżniczki Celestii. Rarity wytrzeszczyła oczy i cofnęła się o krok. W więzielnicach eksplodowała radosna panika, charakterystyczna dla osób, które nagle znalazły na ulicy wypchany portfel i nie wiedzą, co teraz zrobić. Jesteś księciem, ależ wiem, nie wyglądam, uśmiechnął się do niej łobuzersko. Księżęta z reguły mają lśniące grzywy, postawne, wygimnastykowane ciało i szpanerskie muły, będąc owocem godzin siłowni. Podciągnął nogawki i napiął swoje muskuły. Dało się o nich powiedzieć, że są. Dało się zauważyć poszczególne mięśnie, ale nawet przy swojej dawce miłosierdzia nie można było użyć przymiotnika z rodziny duży. Do tego powinni być biali, a nie tacy zieloni jak dwutygodniowy trup. A, no i winni ociekać bogactwem i dumą. A jestem mały, słaby, brzydki i mam przy sobie tylko żołd. Jakiś tak niedorobiony książę ze mnie. Nie mów tak, to nie na tym polega. Ilu książąt widziałeś w życiu? Ja słyszałem, że znasz dwóch i każdy pasuje do mnie. I jabłko do pomarańczy, nawet blublut. Realista mnie mówiła. Stanowiła innym razem spytać, skąd Ogierek ma tak rozległą wiedzę o niej. A, dopowiedział Dictey, odsłaniając szyję. Skoro już zainicjowałem te godziny szczerości, to jeszcze mam to. Spójrz. Rarity przyświeciła sobie rogiem i ujrzała poniżej krystali Ogiera bliznę. Nie była długa lub szczególnie widowiskowa, ale jakby ktoś zadał ci od kilka centymetrów wyżej, to mogłoby dojść do tragedii. Nie miałem zbyt wielu przyjaciół w szkole, w sumie to żadnych. Byłem zawsze mały, słaby i zbyt zaczytany. Któregoś razu moja klasa dała mi znać, że niepotrzebnie zawężam średnioklasową. Jeden na mnie natarł rogiem, a że był dwukrotnie większy, to mało nie zabił. Jak mój starszy brat się o tym dowiedział, to na kolanach błagał ojca, aby ten pozwolił mu osądzić Łotra i wydać wyrok. Ojciec miał przed sobą 15-letniego syna u progu dorosłości, więc wydał zgodę. I tak jeden młody bandyta stracił głowę o kilka razy wcześniej. Co? Rarity zasłoniła kopytę usta z przyjęcia. Tak. Brat zawsze lubił radykalne osądy. On idealnie wpasowuje się w tradycję naszego państwa. Nie zgadzałem się z nim, ale nie miałem wiele do gadania. Czemu nie oponowałeś? Przecież kara śmierci to... Miałem 8 lat. Skazany też. Dzieci i ryby w Pferdyjstadt nie mają głosu. Do dziś mnie to męczy. To był tylko głupi dzieciak, który nie wiedział, co robi. Nie potrafił ocenić konsekwencji swego czynu. Jednak zaatakował księcia. I to go zgubiło, żelazne serca, a Outlanderzy uważają, że ten komplement to jest nasza klątwa. Czemu mi to wszystko mówisz? Abyś wiedziała, że nie jestem księciem sorcy Bludluda lub nawet Singarmora. Nie jestem czarujący, silny, przystojny, a moja przeszłość zawiera zakrwawione karty. To uświadomienie ma posłużyć, abyś patrzyła na mnie nie jak na księcia, a jak na kogoś innego. Jeśli bym chciał kiedyś na kimś zrobić wrażenie, to swoją erudycją i poetyką, a nie urodzeniem lub wyglądem. Spojrzała na niego z o wiele większym dystansem i poprawiła grzywę, jak to kazał jej urawek. Jesteś czarujący. Nie wiedziałam, że masz tytuł. To nie dla niego do ciebie zagadałam. A dlaczego? Ja, bo chciałem pogadać z Pinkspy i słyszałem twoją przemowę. Nie mam w zwyczaju lekceważyć żadnej sztuki, a teraz
Chciałabym jednak w końcu do niej pójść. Bywaj. Dikter popatrzył na jej białe futerko i coś wcisnęło go w środku klatki piersiowej. Snej? Rarity stanęła w połowie kroku i zmrużyła oczy, obezwładniając go swymi powiekami. Tak? Spytała miękkim głosem. Chciałbym ci życzyć w nowym roku czegoś ładnego. Nie tam zdrowia, szczęścia czy innych wytartych szlagierów, które zawsze się słyszy na Wigilii Serdeczności, ale chciałbym, abyś przyszłe Wigilię świętowała już całkowicie wolnej, bezpiecznej kwestii. Dama dygnęła. To mądre i szlachetne życzenia. Monsieur, ja też ci życzę, abyś wtedy już nie musiał przejmować się sombryczkami. Do widzenia. Minęła go i znikła za czołgiem, skąd nagle dobiegły radosne piski rozwiklaczy i wymiana życzeń. Był to jednoznaczny dowód, że Rarity dotarła na miejsce. Dla Mardera był to też sygnał, że i on powinien znaleźć swego przyjaciela, choć może lepiej jutro. Mieli do pogadania. 31 stycznia 1271 roku. Szpital. Szpital nigdy nie miał prawdziwych przerw, ale ostatnimi czasy atmosfera stała się tak ciężka, że dyrektor, a więc pułkownik Esculapur, zażalił coś w rodzaju wspólnej wigilii wszystkich członków personelu szpitala, którzy nie mieli dyżuru. Na parę godzin wszyscy mieli z jego decyzji stać się na chwilę nie tylko dobranym zespołem, ale rodziną w sensie dosłownym, choć z jednej strony nie mogli przygotować uczty, aby nie narazić pacjentów na głód, a z drugiej sam fakt zajęcia miejsca przy długim stole i spojrzeniu na wszystkie twarze naraz pozwalał się całkiem solidnie nasycić. Mogli choć na chwilę zapomnieć o nieskończonej odpowiedzialności, rozluźnić więzy cierpliwości, a także spróbować sobie wmówić, że przekraczając próg sali konferencyjnej, znaleźli się w innym świecie, gdzie nie ma wojny, dziesiątków pacjentów, oddzielonych od nich zaledwie paroma niezbyt wiarygodnymi ścianami. To była jednak naiwna próba oszukania samego siebie, gdyż wojna nie pozwalała sobie zapomnieć, jak głód, desperacja lub pasożyt wciąż o sobie przypominała, niszczędząc sumień i stóp, a także lekceważąc święto. Pomimo dość krótkiej pory, jakaś sombryjska eskadra podjęła się jeszcze jednego ataku na kopułę ochraniającą całe miasto. Próbowała ją rozbić bombami, lecz czar okazywał się być zbyt potężny nawet dla ćwierćtonowych podporów, które spadały na nią synchronicznie. Mieszkańcy miasta wyczuwali jej jedynie jakoś subtelny wstrząs i stłumiony grzmot, przetaczający się jakby po przeciwnej stronie gór. Bariera roztoczona przez księcia Schmigarmora musiała budzić podziw nawet do przeciwników. Wszyscy byli tego pewni. Składał się na nią opracowany przez lata zawiązywany przez długie miesiące czar kucyka, który pochodził z rodziny uzdolnionych magów. Jego specjalnym talentem była protekcja, a na znaczku lśniła zbroja. Co więcej, jego żona wspierała barierę swą alikornią potęgą, a wraz z nią nieopisana dokładniej moc kryształowego serca. Być może nie dało się rozbić gwai kostonnej w sposób konwencjonalny. Dlatego, kiedy usłyszeli ostrzegawczą scenę, to nikt się nie przejął, tylko czekał cierpliwie na nadchodzącą serię wybuchów, które nie były groźne. Na początku każdy trochę się denerwował, ale bardzo szybko uświadomił sobie, że Sombryjczycy na razie nie odkryli sposobu na zniszczenie osłony i jedynie próbują chyba metody, a może zawsze tym razem się uda. Nastroje szybko się polepszały dzięki temu spotkaniu. Kucyki miały w końcu czas porozmawiać i po prostu z uśmiechem wypić herbatę. Ich wzrok ślizgał się od symbolicznie udekorowanej gałązkami świerkowymi bombkami w sali po kilka portretów, które tworzył jeden z ciężej rannych pacjentów. Miał połamane tylne nogi i ogon, ale przednie i usta zachował w dobrym stanie, więc z jednej strony nie kwalifikował się do ewakuacji poza oblężenie, a z drugiej nie mógł walczyć ani pomagać w szpitalu. Zabijał więc czas rysując innych pacjentów, a przede wszystkim personel szpitala. Chcąc odwdzięczyć się za opiekę, szczególnie upodobał sobie chirurga, który mu jego nogi strzył. Doktor Fluttershy nie patrzyła jednak w kierunku któregokolwiek
ze swoich 10 wizerunków, które zdobiły galerię, zerkała z pewnym ograniczonym zdziwieniem na czerwoną pegazicę, która siedziała naprzeciwko niej. Nieznajoma miała żółte, jakby wyrańcz kanarkowe owoce, piegi, a także identycznie zielone, jak łapy dżegoczy. Wspomnienie farmerki ugryzło beleśnie serce pani chirurg, ale nie zdradziła się w ogóle skrzywieniem lub czymkolwiek podobnym. Nauczyła się zamykać emocje w okowach klatki piersiowej. Czerwona klacz obróciła się nieco bokiem, ukazując kolejny bolesny symbol. Na znaczku widniały dwa zielone jabłka, w tym jedno przecięte na pół, a także ołówek. Jeśli to była jeszcze jedna członkini rolniczy, to chyba niezbyt bliska gałęzi cokolwiek, skoro Fluttershy jej nigdy nie poznała. No i Pegasy mogły się pojawić w tym klanie tylko na jakimś bardzo odległym odroście drzewa. Posiadały jeszcze jedną fascynującą cechę. Jedna z jej nóg miała nieco inny kolor i zdawała się promieniować delikatnym, niemalże fantomowym blaskiem, dającym się zauważyć tylko w cieniu pokaźnej grzywy. Fluttershy słyszała, że taki efekt czasowy uzyskują odtworzone magicznie kończyny. Sztuka uzdrowienia należała do jednej z najrzadszych i najtrudniejszych, więc nic dziwnego, że w szóstej pancernej służyło zaledwie dwóch magów parających się tą sztuką. Żaden jednak nie umiał dokonać czegoś tak spektakularnego, jak stworzenie od zera całej nogi. Przyszedł jej do głowy tylko jeden czarodziej, a właściwie czarodziejka, o której słyszała, że dokonałaby czegoś podobnego. Co ciekawe, ona nawet nie była formalnie czarodziejką, a swój niezwykły talent odkryła bardzo niedawno temu. Dotarła, szepnęła do siebie Fluttershy, czując, że do jakby swój obumarł żył, wyschnięty kanałów, nagle wróciła woda, krew, życie. To była pierwsza pozytywna wiadomość od tak dawna. Big Macintosh przestał pisać jakiś czas temu i służył nie wiadomo gdzie dokładnie, więc mogła tylko się nieskończenie o niego martwić. Szczerze wolałaby mieć go daleko, setki kilometrów stąd, w bezpiecznym Ponyville, które nie widziało nawet Lunar Flery. Nie mogła jednak przemóc się, aby zagaić wesołą i radośnie plutkującą czerwoną pegazicę. Nagle obudziła się w niej boleśnie nieśmiała nastolatka, która uparcie nie chciała otworzyć łóz i po prostu pytać, kto leczył sanitariuszkę. Nie było też gdzie szukać ratunku. Po lewej stronie siedziała milcząca Lilith, która na dzisiejszą okazję nawet założyła silikonową, sztywną maskę, która zasłaniała jej ubytki w skórze i ułatwiała picie za pomocą słomki. Po prawej natomiast również bardzo enigmatycznie wypatrywała się w pusty talerz Lily i po prostu katatonicznie trwała. Cuda się jednak zdarzają. Czerwona pegazica nagle spojrzała przed siebie. Ojej, pani doktor Fluttershy, to pani, ale jestem ślepa. Siedzę tutaj już kwadrant i w ogóle pani nie rozpoznałam, a ja mam wiadomość. O, zająknęła się zastydzona Fluttershy. Czuła ulgę, że nie musiała sama inicjować rozmowy, ale i tak chciałaby schować się pod stołem. Tak, ma pani pozdrowienia od pani przyjaciółki. Kapitan Rarity mnie wczoraj spotkała i kazała przekazać wszystkiego najlepszego z okazji wigilii serdeczności. To słodkie, prawda? Bardzo dziękuję wam obu, szepnęła delikatnie Fluttershy. Pochwalę się pani, kontynuowała radośnie sanitariuszka, nie zwracając uwagi, że zmieniła temat. Miałam straszne szczęście, że to właśnie ją spotkałam. Gdyby nie ona, to byłoby po mnie. Straszny postrzał, to umarłabym z samego bólu, a przecież to głupie. To ja mam leczyć, a nie inni mnie. A jednak po mnie trafili. Patrzę i normalnie nie mam połowy nogi. Ja wiem, że to teraz brzmi, jakbym gadała o zgubieniu skarpetki, ale nie jestem dobra z klocki. W sensie w opowieści. I wtedy ona mnie znalazła i przyklękła. Widziałam, jak zamyka oczy i ruch zaświeca, a potem coś się stało i mam znowu nogę. Jest taka sama jak moja, to jest w sumie moja noga. Mówiła szybko i jednociągiem, lecz dawało się ją lepiej zrozumieć niż Pinkie Pie w dobrej formie. Fluttershy znowu musiała zdusić sobie ból wywołany wspomnieniem kolejnej przyjaciółki i skupiła się na wchłonięciu jak największej ilości faktów,
i przybyciu i ostatniej, brakując towarzyszki. Rarity pisała o tym, że odkryła w sobie niezwykły talent, który nienaturalnie szybko udało się okiełznać i wykorzystać. Znacznie zdradziła, kiedy dokładnie się pojawił. To była wspaniała niespodzianka, najlepszy prezent dla reprezentantki klejnów dobroci na święta. Odtworzyła nogę? To wymaga potężnej mocy. Ćwiczyła to w czasie trzeciego rejsu, a więc nie więcej niż 3 miesiące temu, stwierdziła profesor Shai. Nieoczekiwanie głos zabrała Lilith, odzywając się swoim zwyczajem w głowach obu klaczy. To absolutnie wyjątkowe, aby jednorożec, nawet najlepszy na świecie, dokonał równie bystrego postępu, aż niewiarygodne. Alchemiczka nie miała w zwyczaju emocjonować się nawet telepatycznie, więc sytuacja musiała naprawdę zrobić na niej wrażenie. Zapewne uśmiechałaby się teraz, gdyby miała czym. Czerwona sanitariuszka musiała być nieco zaskoczona metodą komunikacyjną odstosowaną przez Lilith, więc dlatego przemogła się i sama podjęła się kontynuacji wątku. Twoja noga wygląda wspaniale, bardzo udana magiczna rekonstrukcja. Och tak, ale ze mnie szczęściara. Wiem, że nie widać po mnie, jak bardzo się cieszę, ale ja wprost skaczę ze szczęścia. Na dowód rozpostarła pokaźne skrzydła, zawadzając do wszystkich dookoła. Mogłam kuśtykać, a chodzę. Owszem, mam bardzo słabą tę nogę i tak będzie już ponad zawsze, ale ja nigdy nie byłam silna, bo ja słyszałam, że magiczne uzdrowienie tylko wydaje się być takie spoko, a jest równie niebezpieczne i ograniczone jak zwykła chirurgia. Zaleczone rany się otwierają, niektórzy mają alergię na magię, nawet śmiertelną. Wiele takich zszytych zaklęciem ran czy dorobionych nóg się nie przyjmuje. Otwierają się na nowo, gniją czy robią jakieś bardzo burzliwe, magiczne powikłania. Nie kończ, proszę, przerwała jej nieoczekiwanie Lili. Fluttershy zrozumiała, że wypadek alchemiczki mógł mieć głębsze dno niż zielona klacz to przedstawiała. Zapragnęła napisać do Rarity, zwierzyć się ze wszystkich swoich kompleksów, przeżyć ponurych myśli, opowiedzieć o tym, jak narasta w niej poczucie wygaszenia ognia w sercu, jak wyłączają się po kolei wszystkie uczucia, to pyta się potem dokładnie, w jakiej jednostce służy przyjaciółka i tak będzie mogła też wyrazić swoją radość. Twilight przy całej swojej mądrości podtrzymywała ją na duchu, ale Fluttershy czuła, że to dopiero prawdziwa uzdrowicielka, namaści jej duszę kojącym balsamem sonatki. Przeprosiła i wstała od stołu. Pułkownik w drugiej końcu uznał, że dała sygnał do rozpoczęcia kolejnej fazy spotkania. Zarządził ciszę, a potem zaproponował przejście do śpiewania piosenek świątecznych. Nakazał jednak zacząć od hymnu dywizyjnego. Fluttershy, chcąc nie chcąc, musiała zostać do końca. Poczekała cierpliwie, aż wszyscy obecnący staną i przygotują się, aby zagrzmieć dumnymi głosami. Los Equest na ostrzu drży, wróg zalał ogniem kraj. Nie zatoną w swojej krwi, w sercach został tylko strach. Zostaliśmy wybrani spośród tysięcy czystej elity, duma i głos. Byśmy przegryźli haniebne więzy, rozcięli kajdany jak jeden cios. Musiała przyznać, że istnieje i pojawiła się dodatkowa iskierka ciepła, a obolałe, wymęczone mięśnie jakby dostały nowe siły. Popatrzyła po wszystkich szarych od niewyspania twarzach i nawet uśmiechnęła się do nich, lecz tylko w duchu, tylko na tyle znalazła w sobie radości, sama przyłączyła się do chóru. Podążając za gwiazdy światłem, różany blask oświetla szlak, wraz z czołgiem i jego działem ocalimy nasz piękny świat. Niezłomny calowy ryk, niepokonany jak smoczy hart, którego nie zatrzyma nikt, konstelacja pancernych gwiazd. Grana dogona i grzywy, mądrość wszystkich świat stron, powierniczka gwiazdy, kopycie dzierży grom. Szarość od purpurowych oczach, to potęga nieskończona, nie zatrzymana w swoich krokach, generał Twilight Vola. Podążając za gwiazdy światłem, różany blask oświetla szlak. Wraz z czołgiem jego działem ocalimy nasz piękny świat. Niezłomny, skalowy ryk, niepokonany jak smoczy hart, którego nie zatrzyma nikt, konstelacja pancernych gwiazd. Kryształowe stado wzywa pomocy,
Oto pancerne wybawienie. Walczą w dzień, walczą w nocy. Przełamiemy oblężenie. Żelazne słońce na pancerzu, razem z gwiazdą niechaj lśni. Niech usłyszy o tym wielu, jak Ekwestria dumnie brzmi. Podążają za gwiazdy światłem, różany blask świt za szlak. Wraz z czołgiem jego działem ocalimy nasz piękny świat. Niezłomny, skalowy ryk, niepokonany jak smoczy hart, którego nie zatrzyma nikt, konstelacja pancernych gwiazd. Nie dbało o to, czy pułkownik zechce teraz zaśpiewać hymn narodowy lub cokolwiek innego, co wymaga podstawy na baczność. Wymknęła się z sali i pobiegła do gabinetu, aby napisać list. Pokonała zaledwie 10 metrów, a dzwoniła do kłusu i potem do wstępu. W końcu się zatrzymała i zwiesiła głowę. Kogo chciała szukać? Co tak naprawdę obchodziły rarity i problemy? Ona miała na pewno swoje, a ponadto przybyła tutaj po długiej służbie na morzu, nie znając realiów i nie wiedząc o kryształowym imperium w stanie oblężenia właściwie nic. Stąpała powoli wzdłuż wyłożonego kafelkami korytarza, czując, że każdy kolejny krok wymaga od niej nieco więcej wysiłku. Krok, stukot kopyta, krok, stukot kopyta. Dokąd właściwie chciał pójść? Przecież to nie miało sensu. W sercu pojawił się jakiś opór, jakby ktoś zatamował jej krążenie. Kończyny stały się ciężkie, jakby karton zamknięto w gipsowym kokonie. Szyja ją zabolała, a głowę przygiął do ziemi niewidzialny ciężar. Dlatego w gabinecie, zamiast zasiąść do stołu i chwycić kartkę i pióro, po prostu położyła się na łóżku i zasnęła, czując, że właśnie popełnia ogromny błąd. 31 grudnia 1271 roku, Stalingrad. Dziś macie swoje święto, prawda? Zapytał Tombra po ekwestriańsku. Kazał Adam Brett ubrać się elegancko, w przysłane suknie i czarne balerinki, pomimo, że w duchu zrywiła z tego życzenia, równocześnie trochę mu współczuła. Chodziło na to, że pomimo tej pozycji nie miał nikogo, na kogo mógłby popatrzeć, więc kazał się stroić niewolnikom. Dlatego nie oponowała i nawet zdobyła się na połowiczny uśmiech, który nie uszedł jego uwadze. Nie skomentował go, a jedynie kazał je zasiąść do klawiatury i zagrać coś majestatycznego. Wybrała jeden z dłuższych utworów, mających dobre 100 lat. Od razu rozpoznał kompozycję, co ją bardzo zaskoczyło. Musiał bardzo szybko nadrabiać zaległości po 1000-letnim wygraniu. Tak, to rocznica założenia państwa, odpowiedziała, porządkując nuty. Dostała od niego całkiem pokaźny zeszyt, a także coś, co wyglądało jak starożytny brewiarz związany z jakimś dawno wymarłym kultem. Domyślała się, że to pochodziło jeszcze z czasów jego młodości. Gdyby nie okoliczności, to szczerze popuściłoby wodę swoim historycznym fascynacjom. Celesty zawsze szanowałem, powiedział tonem charakterystycznym dla starców snujących opowieści z czasu młodości. Była politykiem, który teoretycznie debiutował bez żadnego przygotowania. Odbyła jedynie pewną podróż i trochę służyła na dworach jako wędrowny mag razem z siostrą. To ją wiele nauczyło. Discorda pogoniła w sposób imponujący. Potem jednak zachłysnęła się władzą i zapomniała o tym, że polityk nie jest oddawania wszystkim obroka pod nos, a trzeba umieć też trzymać stado za pysk. Strasznie jej przeszkadzało, że w sąsiedztwie i kraju jest moja męska dziedzina. To znaczy, że to był tylko pretekst, gdy w rzeczywistości zainteresowała się kryształami i dostrzegła w nich potencjał, który wykraczał poza nasze ówczesne rozumowanie. Cóż, w końcu posiadała ogromną wiedzę magii. My je stosowaliśmy do bardzo niewinnych operacji w porównaniu z tym, co ona planowała. Gdybym nie uchronił kryształowego imperium, zabierając ze sobą, to współczesna epoka nastąpiłaby już wtedy. Chciała zapytać, jaka, ale nie odważyła się otworzyć ust. Imperator jednak ją wyręczył i sam kontynuował temat. Magia była niegdyś bardziej naturalna i mniej zależała od naszych umiejętności. Mniej ją rozumieliśmy, lecz potrafiliśmy dużo więcej czerpać z natury. Teraz staje się coraz bardziej techniczna. Możemy coraz więcej i wymaga to mniejszego talentu. Lecz gubimy w tym sens i to twarde jądro.
Jednak z punktu widzenia cywilizacyjnego to właśnie teraz zaczyna się złotwiek magii. Kryształy umożliwiają rozpowszechnienie umiejętności magicznych nawet pośród Pegazów i pośród kucyków wielkich. Wtedy nawet o tym nie myśleliśmy, a Celestia to dostrzegła. Jednak to doprowadziłoby do upadku naszego świata. Magii nie może posiadać każdy. Co jakby każdy mógł decydować o stanie pogody, to byłby chaos, o którym nawet Discord nie śnił. A ten brat milczała i patrzyła na swego właściciela z rosnącym przerażeniem. Nigdy nie patrzyła na historię swego kraju i panią dnia w ten sposób. Miała świadomość, że to ten sombryjski, a więc najbardziej przewrotny, zgniły punkt widzenia. Ale obawiała się, że zbudowano go na racjonalnych, obiektywnych prawdach. 1 stycznia 1272 roku, Canterlot. To była jedna z tych nocy, kiedy mało kto spał w mieście, więc zabijali konie siostry pozostawały na służbie, nie tylko biorąc udział w oficjalnych uroczystościach, ale i nadzorując szereg spraw i procesów, które wymagały uwagi ich obu. Jednak Luna ze względu na księżycową porę miała więcej obowiązków, więc z prawdziwą ulgą oddała urząd i szła na spoczynek. Szczególnie, że był to pierwszy dzień, kiedy pozwoliła sobie zdjąć kołnierz i stabilizator. Przez to jednak szybciej się męczyła. Jednak Celestia nie chciała jej jeszcze odpuścić. Wszystkiego najlepszego z okazji wigilii serdeczności, powiedziała Celestia i zaprosiła Lunę do skromnie urządzonej komnaty, gdzie obok siebie stała prosta leżanka, krzesło i materac na podwyższeniu przypominający łóżko polowe. Każdy z mebli pochodził z innej epoki i z innego warsztatu, więc biur stanowił artystyczny nieład. Szczególnie rzucał się w oczy z powodu pustki komnaty. Pomijając błazerię i jednolicie kremowy dywan, nie było tutaj niczego. Niczego, poza jeszcze jednym kocykiem. Na taboracie obok pulpitu z rozstawionym kotletem fart, palec i pędzli ściął wysoki, szary jednorożec o zaskakującym uprzysaniu, nieco zastroszonym, na długiego jeża i sterczącym na wszystkie strony, a więc niecodziennym dla ogierów, o karminowo-brązowych barwach, niebieskie oczy, jakby rozbłysły na widok księżniczek, a nieznajomy skoczył i padł na kolana w bardzo głębokim ukłonie, a potem wbił pokornie oczy w kopyta Luny. Pani noc nieco się zmieszała, jakby jedną stroną twarzy cieszyła się z tej uległości, ale drugą była zniesłaczona. To mój prezent do ciebie, siostruniu, powiedziała Celestia. Ona wtedy pocałowała mocno Lunę w kącie głos i potarmusiła kopytem grzywę. Ta wyszarpnęła się i spytała na tyle cicho, aby ogień nie słyszał. Niewolnik? O co? Biała klacz wybuchła śmiechem, a potem zatoczyła krąg kopytę i wskazała na znaczek ogiera. Widniała tam plama farby o morskiej barwie i pędzel na urwanym łańcuchu. Pan Witaj jest jedynym w swoim rodzaju malarzem. Jego znaczek idealnie oddaje oryginalny styl, który samodzielnie wykształcił, zrywając z powszechnymi ograniczeniami i trendami w sztuce. Nie przepada za tworzeniem banalnych i uniwersalnych kompozycji, próbując dodać do nich coś głębszego. Stawia niepowtarzalność pod szewkę merytoryczną ponad estetykę, co jest bardzo rzadkie w naszych czasach, przepełnionych słodkimi poprzednimi bagatelami. Luna zmrużyła oczy i zerknęła spod powłóczystych rzęs na malarza. Nadal nie rozumiem. Zamówiłam dla ciebie prezent, jakiego czasu swego powrotu nie miałaś. Unikalny portret pędza niezwykłego artysty. To chyba coś innego od kolejnego złotego bibelotu lub drogiego kosmetyku, prawda, Luncia? To nie czas na portrety. W czasie wojny milczą muzy. Celestia westchnęła przypełnionym znudzeniem tonem, który do niej zupełnie nie pasował. Nie poznaję ciebie. Nie bądź taka sztywna. Przecież to ty zawsze mnie namawiałaś do poluzowania kołnierza. Zatem proszę, usiądź, zrelaksuj się i zastanów, jak chciałabyś zostać zapamiętana. Wyszła z komnaty, a Luna zerknęła na ogiera. Ten wciąż leżał w tej wymagającej sporo cierpliwości niewygodnej pozie. Ależ proszę wstać, te wygłupy są nie na miejscu. Proszę o wybaczenie, powiedział całkowicie w zbytym
uległości głosem. Za to promieniłem tym dumą i samozadowoleniem. Z tamtej perspektywy, wbrew pozorom, dużo widziałem. Co pan zobaczył? Oglądanie malowanej osoby lub obiektu z dołu pozwala dostrzec w niej wiele detali, które umykają nam, kiedy rozmawiamy klasycznie en-face. Po pierwsze, wszystko jest większe i potężniejsze. Zatem nawet w dziecku możemy dostrzec siłę i władczość. Po drugie, wszystko piękno to nie tylko oczy czy grzywa, a więc górne, dość łatwe w odbiorze atuty. Księżniczka już widziała, że istotnie ma przed sobą artystę, który wie co mówi. I choć jego wypowiedź zawierała w sobie pewien podtekst, nie mogła mieć nic przeciwko. Może całowanie kopyt było przesadą, ale lubiła komplementy, sławiące ją jako silną władczynię. Co mam robić? Zapytała, ustawiając się półprofilem. Nie na wykład do bycia portretowaną. W danych czasach raczej kucykom nie zależało na realizmie, więc artyści bazowali na z góry ustalonym kanonie piękna i schematach. Natomiast teraz ją raczej fotografowano. Celestia zapewne była bardziej doświadczona. To nie jest tak, że poproszę panią o zapozowanie w jakiś sztywny sposób, na przykład na krześle i damy pani wachlarz lub kotka do trzymania. Taki portret nie będzie w moim stylu. A jaki jest pan styl? Styl waszej wysokości. To niewiele jej mówiło, lecz nie chciała przeszkadzać. Czekała, aż malarz zajmie miejsce za swoim pulpitem, który nieco podwyższył na wzrost stalu. Aktywał róg, a dookoła jego głowy zaczęły latać buteleczki z farbami i samodzielnie się mieszać ze sobą, aż magicznie manipulowane pędzle nie rosły na paletce ogromnych barw, jakie skupiała w sobie Luna. Na płótnie już zaczęły pojawiać się kółka, zarysy i linie perspektywiczne, co nieco poirytowało księżniczkę. Już pan zaczyna? Ale ja nie wiem, czy chciałabym zostać wieczniona tak w rozkroku. Przymknął jedno oko i zakręcił młynka kubkami. Nie poza jest tutaj ważna. Ją można przerobić w porusydniczą lalkę. Chciałbym uchwycić na tym polecie coś. Coś pani. Coś pięknego, majestatycznego, oddającego wszystkie 88 tajemnic nocy. Coś godnego tych oczu, tego ogona. Rozumiem, ale co mamy zrobić? Pytała dalej, rumieniąc się lekko. Pokazać coś swojego, zaprezentować cechę, atut, który ma stać się bohaterem dzieła. A to nie ja miałam nim zostać? Zapytała podejrzliwie, wciąż nie wiedząc, czy ma być połudzona, czy raczej poirytowana. Ale rzeczywiście, jednak jeszcze raz podkreślę, unikajmy wpisywania się w sztywne ramy. Bardzo proszę ukazać jakiś atut, wasza miłość. Luna zbaraniała, ale doszła do wniosku, że zadając ciągle pytania, wyjdzie na nie mądrą, zupełnie nieobytą w sztuce, co paskudnie by świadczyło o oficjalnej państwowej patronce artystów. Dlatego rozpostarła skrzydła na całą imponującą szerokość Gordona Licorna. Nie, to takie proste linijne, gagazie, czysta sprawność fizyczna. Zadarła głowę, aby róg zabłyszczał na krzyżem dola. Magia jest ciekawa, ale to również szufladkowanie pani jako jednorożca. Nie, nie tego szukamy. Podniosła nogę, jakby w pasażu, przesuwając do przodu kopyto. Witaj patrzył z uznaniem, ale znowu coś mi nie pasowało. Kopyta są wspaniałe w tych butach, ale takie zwykłe. Okręcała się ogonem, akcentowała samą falującą grzywę. Mrugała zalotnie, znużenie nawet gniewnie, ale nic nie pomagało. W końcu prysnęła, tupnęła głośno i krzyknęła. Ile jeszcze? To ma być prezent czy kolejny malowniczy obowiązek w mojej karierze politycznej? Doskonale! Zapiał i nagle wszystko nabrało tempa. O ile wcześniej pędzel samodzielnie po prostu trochę mazał jakieś szkice, to teraz witaj wrzucił piąty bieg. Obsługiwał magicznie trzy pędzle naraz, które wprost zaczęły się ścigać po niewidzialnej planszy rozpustanej na płótnie. Co chwilę nurkowały w kolorach i nakładały kolejne warstwy. Akryle były rozcieńczane wodą, a tak rozjaśniane nią niż bezpośrednio na płótnie. Malarz nałożył na kopyta parcione paski, do których przymocował kolejne pędzle, dzięki którym mógł niektóre detale poprawiać manualnie. Luna patrzyła na to lekko zszokowana, nie tylko zaskoczona nieoczekiwaną reakcją,
ale i poziomem techniki. Teraz wolała już nie mówić, a tylko wpatrywała się w rozkręcający się wir pracy. Czuła, że każde pytanie byłoby zwyczajnie niegrzeczne i nie liczyło się, że był to jakiś prezent dla niej, dla księżniczki. Nie wiedziała, czy witaj wystawię język, bo to pomaga się skoncentrować, czy starał się jakoś wpasować w ogólnie obowiązujący stereotyp, a może chciał ją rozbawić? Nie mogła powstrzymać chichotu, kiedy wyginał go w różne dziwne skóry i litery. W końcu otwarcie parsknęła śmiechem, a malarz się uśmiechnął i powiedział: teraz dużo leżę i się pracuje. Mogę panią o coś spytać? Proszę bardzo. Jak to jest podróżować po cudzych snach, widzieć myśli innych osób, dotykać marzeń i lęku, a także móc dyskutować bezpośrednio z ich wyobrażeniami? To musi być bardzo budujące. Lunie nieco zjeżyła się sierna, gdybycie, czyżby jakiś szpieg o Szkocylestię? Wie pan, że to są ściśle tajne informacje? Nie mogę panu odpowiedzieć, niebezpiecznie nawet o to pytać. Przepraszam, nie chodzi o zdradzenie technicznej strony zagadnienia, bo pewnie i tak jej nie zrozumiem, raczej, czy to jest po prostu przyjemne. Zastanowiła się, lunatykowanie, a więc wędrowanie po ścieżkach somniustycznych, to nie najmniejszy wysiłek, porównywalny z energiczną dyskusją polityczną, lecz na pewno dawał jej dużo satysfakcji. Mogła pomagać dowiadywać się takiego ogromnej informacji, której nie dostarczyłyby jej żadne filmy czy książki. Wszak miała sporo do nadrobienia po tym 1000 lat. To ogromna przyjemność i wielka duma móc pomagać kupcom w ich sennych sprawach, szczególnie, że mają tam tylko mnie i siebie. Tak każdy jest najbardziej smutny i jak nigdzie indziej potrzebuje wsparcia kogoś silnego, takiego jak ja. W ciągu dnia i na jawie można zwrócić się do każdego innego kucyka, snach nie. Bardzo dobrze powiedziane, a czy da się z nami pomagać na przykład żołnierzom na froncie? Ich też na pewno dręczą koszmary. To chyba oczywiste, że wspieram każdego, niezależnie od swojej roli. Jedynie dzieci cieszą się nieco większą uwagą, gdyż ich sny są jeszcze trudniejsze i wymagają często szybkiej interwencji, nim nie dokona się jakieś trwałe uszkodzenie ich delikatnej psychiki. Witaj wciąż szalał na płótnie, rosła w niej ciekawość, lecz nie chciała podchodzić, pomimo że ciągle stała w naturalnej pozie i miała wrażenie, że artysta po prostu potrzebuje z nią kontaktu, a nie określonej figury. To jednak nie miała czelności zaglądać przez ramię. Zgadza się, ale myślę raczej, czy pani umiejętności, wasza wysokość, można by dosłownie wykorzystać na wojnie? Co pan proponuje? Przecież nie wolno używać magii jako broni. Ale ja nie mam na myśli broni. Gotowe. Otworzyła usta zaskoczona, lecz natychmiast zamknęła. Nie chciała wyjść na dyletantkę. Chciała go poprosić o rozwinięcie myśli, ale ciekawość zwyciężyła i podeszła do płótna. Gdyby nie była dumną panią nocy, to opadłaby jej szczęka. Wyglądała tutaj tak niezwykle, tak magicznie. Stała na dwóch nogach, tylną lewą miała wyprostowaną, a przednią unosiła w kosarzu. Patrzyła nieco w górę, do siebie, ponad tarczę księżyca, stanowiącą tło. Skrzydła miała typowo ptasie lub wręcz anielskie, a oprócz butów nogi zdobiły misternie kabaretki, dziergane w klatkę i serduszka. Na szyi widniał tajemniczyny to naszyjnik, nieco napierśnik, z dodanymi nietoperzowymi skrzydłami za szyją, lecz najbardziej jej podobała się mała kartka za uchem. Wyglądał o wiele młodziej, powiedziała, próbując zyskać na czasie. Zupełnie nie wiedziała, jak to skomentować, aby wyrazić swój zachwyt i równocześnie nie popaść w banał. Ale nie jestem tutaj zagniewana. Ale jeżeli miałam na celu takiej waszej wysokości sprostytować, to dlaczego pan zaczął malować dopiero wtedy? Gdyż szczere, wzruszające emocje pani nocy to wspaniałe źródło natchnienia. Pokiwała głową i skupiła się. Nie mogła tak po prostu podziękować. Musiała wymyślić coś godnego tego portretu. Uśmiechnęła się tak, jak tylko potrafił ktoś, kto żył pośród sennych marzeń. Już wiedziała, jak wyrazić swój zachwyt. Zapewne nie jeden próbował mnie namalować. Zrobiono mi też liczne zdjęcia. Jednak zazwyczaj starano się po prostu naśladować rzeczywistość taką, jaką znamy w trakcie dnia.
dzięki światłu widzimy kształty i kolory, lecz on nas oślepia na to, co w głębi. Nie wszystko można po prostu dostrzec oczami. Wiele rzeczy jest jawne tylko dla innych zmysłów. Ten portret stara się to właśnie pokazać. Ukazać moje fascynacje i zakotwiczenie w mroku, który jednak nie jest niego tym zimnem. Wyszczególnić urok detali i słodkość nocy, ale równocześnie i majestat. Dlatego to bardzo udana praca i faktycznie w moim stylu, w tym niedosłownym przekazie, który kojarzy się z moimi cennymi lekcjami, gdzie staram się nie poddawać gotowych rozwiązań. Tak samo ten portret nie ukazuje gotowego prostego piękna. Dziękuję za taki wspaniały prezent. Skłonił się, a ona uczyniła coś, czego z reguły nie miała w zwyczaju, czyli wystawiła mu kopyta do pocałowania. Zrobił to z nabożnością. Ona jeszcze raz wbiła spojrzenie w swoje własne, namalowane oczy. Wszystko wyglądało jak kąpiące się w pomyślnie. Ten księżyc w tle, jakieś fale, na których stała. Może faktycznie ten może wpłynąć na losy Equestrii? A jeśli tak, to jak? 1 stycznia 1272 roku. Kryształowy tron. Dostała najlepszy prezent z okazji Wigilii Serdeczności, jaki mogła sobie wyobrazić, nowego dowódcę. Kapitan Rapsberry von Ross przedstawił szary, lecz hipnotyzujący niebieskofi jednorożec, szczelnie ukutany w płaszcz z czapką oficerską, przywiązaną do czaszki za pomocą szala. Temperatura oscylowała w okolicach minus 10, lecz ogier wyglądał, jakby zbliżała się do zera absolutnego. Odzajemnie ich honory, a Applejack pomimo pierwszego pozytywnego wrażenia spojrzała nieco krytycznie na oficera. Doświadczenia z Timber Garden czy Glaystone były bardzo przykre. Wiele o pani słyszałem, zapalił się ogier, kiedy zaproponowała mu dokonanie przeglądu jednostki. Cała kompania stanęła w eleganckim szeregu według stopnia i wzrostu i patrzyła z zaciekawieniem na nowo przybyłego. Applejack poczuła się nieco zasłudzona, porównując czysty mundur i ekwipunek Rapsberry'ego z mocno styranym oddziałem. Ogiery bez wyjątku miały dłuższe lub krótsze brody, nawet Grillhorn, cechujący się popiętą rodą. Klacze z kolei straciły dużą część swoich pięknych grzyw. Przestały stosować już dawno temu jakikolwiek makijaż, a wszelkie dbanie o urodę nie zawsze obejmowało nawet rozczesywanie włosów. Kilka wręcz się ścięło na krótko, aby im nic nie przeszkadzało. Broń i ekwipunek były utrzymane w stanie użyteczności, ale poobijane manierki czy wyślizgane kolby karabinów mówiły same za siebie. To byli już starzy weterani. A on? Gdyby nie potrójna oznaka Panternakera, przyznawana każdorazowo za zniszczenie czołgu bronią kopytną, jak minę czy granaty, to wyglądałby na rzut codziowa. Applejack aż zdrgnęła się na myśl, że zaczęła go tak szplotkować, jak bardzo oszukać potrafił nowy mundur. Mogła sobie poprawić humor, patrząc na własne dzieci. Wyglądali poważnie, czym chyba też zrobili dobre wrażenie na Rapsberry. Zakrzyknął na nich, odpowiedzieli mu i pobierze przyjrzał się całej kompanii. Potem kazał im rozejść się do wyznaczonych zadań, czyli przygotowywania stanowisk obronnych. Mój poprzedni przydział to 610 batalion, powiedział za Applejack, obserwując jak wszyscy wzięli zęby staferki, pogłębiali dół strzelecki i łączyli je z transzejami. Ostatnie wydarzenia zmusiły do scalenia kilku kompanii z sobą, więc okazało się, że jest nadmiar oficerów. Kapitan Timbergarten chyba zbyt głośno narzekała na urodę pułkownik Bondei, gdyż wysłano ją do opiekowania się jeńcami na północ miasta, a ja trafię tutaj, a może ktoś chciał, aby tak zasłużona jednostka i jej dowódca nie musiały więcej znosić upokorzeń? Applejack nie wierzyła własnym uszom. Naprawdę w Marmachcie coś mogło zacząć działać logicznie? Tak bez przymusu? Chyba tylko bezpośrednia interwencja księżniczki mogła to wyjaśnić, gdzie ich musiał część się haczyk. Walczy pan gdzieś jeszcze? Spytał ostrożnie, oczekując jakiejś równie deprymującej historii jak przez Glaystone. Ogier uśmiechnął się zakłopotany, jakby przyszło mu do głowy coś wstydliwego. Tak, mam pochodzenie częściowo frydyjskie, są takie dziwne imię. Więc jeszcze w lipcu walczyłem w ramach drugiej dywizji pancernej,
ale po wysłaniu mnie na urlop zgłosiłem się na ochotnika, aby dołączyć do obrony Kryształowego Frontu, gdzie przybyłem w listopadzie. W jakiej pan był formacji? Cóż, każdy ma za czołgach, co ja przez pewien czas dowodziłem Panzer IV, ale to nie było najlepsze, co mnie w życiu spotkało. Wolę otwarte przestrzenie, ale najbardziej teraz się cieszę, że mogę służyć razem z panią. Przecież starsza sierżant Applejack to żywa legenda. Zaczęła się rumienić, gdyż od czasu komplementów usłyszanych od kapitana Carotera nie miała za bardzo okazji poczuć się doceniona przez przełożonego. A Twilight się nie liczyła i jej osobista skromność natychmiast zaczęła się buntować, ale zgasiła to uczucie. Postanowiła odbić sobie wszystkie ostatnie trudy. No cóż, staram się. Moja jednostka dokonuje cudów męstwa. Nie ma już z nimi żadnych problemów. W ostatniej chwili wygryzła się w język, aby nie powiedzieć nic o skórę rejsie. Wiele słyszałem, ale chcę na własne oczy ujrzeć bohaterkę w działaniu. Obawiam się, że kaza przyjdzie szybciej, niż byśmy sobie tego życzyli, pomyślała. 1 stycznia 1272 roku, 9 pułk pancerny. Dupa, co nie? Stwierdził filozoficznie rozpustu. Marter pociął głową i odrzekł. Dupa, nie dupa. Serce nie wygram. Kocham ją bezgranicznie. Jako doświadczony romantyk wiem, co mówię. Nawet nie próbuj ze mną polemizować, bo to bezcelowe. Ale jeśli ja nie zamierzam nic mówić, sam wiesz, co masz robić. No właśnie, nie wiem, wsparł teraz na kopytach, rozciągając ją. Nigdy wcześniej nie byłem w związku nawet przez 5 minut. To jest jakaś cholernie pokaźna odpowiedzialność. To jakbym otrzymał nowy przyciąg z kimś, koło równocześnie się boję, ale i chcę się nim opiekować, a więc lekka nad nim dominować. Paradoks bycia mężczyzną. Mężczyzną? Wow! Codziennie się czegoś nowego tobie dowiaduje. Zarechateł ruchy zarobił sójkę w Boga od przyjaciela. Śmiej się, ale ja też widzę, jak wodzisz tymi brązowymi ślepkami za naszą panem sierżant z 608 batalionu grenadierów. Wiesz, ta z tymi słodkimi, jak lato jabłuszkami na boczku, na tym ziemskim, silnym boczku, idealnym dla takiego wiśniaka jak ty. Jebuł ci kto kiedy? Ten ruchy jest. Robię poważną minę. Chwilę milczeli, kiedy podeszła do Finchby. Uśmiechała się od ucha do ucha, więc chciała im sprzedać jakiś swój kolejny genialny pomysł. Martin jęknął, gdyż oznaczało to dla niego sporo pracy w prostowaniu szalonych idei różowego żywiołu. Zakochałeś się w Rarity, zakochałeś się w Rarity, zaśpiewała mu przed nosem. Rozdrygnął się. Teoretycznie miała milion okazji, aby dowiedzieć się tego wcześniej, ale ogólnie był zaskoczony, że w końcu zajarzyła. Zgadza się, pani major. Pasuje ci do siebie. Dwa rogate, małe kuczyki, to takie cudziechne. Pinkie Pie życzy wam mnóstwo radości i mnóstwo dzieci. Jak będzie ślub, to chce być wodzi rejką. To jest rozkaz, postanowione. Ślub? Co za abstrakcja, niczym lota księżyc. Marter pomyślał, że nawet jakby doszła do takiej ceremonii, to zrobi ją tajną, aby nikt o różowym kolorze grzywy się nie dowiedział, co, gdzie i kiedy. Tak jest, pani major. Mówi jej te śmieszne wiersze i pioseneczki, które układasz, mrugnęło okiem. Ona kocha pisarzy i tych innych, co łaskoczą pergaminy piórem czy długopisem. Ona kocha czytać, to jak Twilight, ale Twilight nie umie sklecić 4 rymów. Więc to nie jest jednak dokładnie jak Twilight. Nie śmiał z nią spolemizować, wszak wiedział, że znał się od wielu lat, a ponadto ta rada bardzo mu pasowała. Od początku wojny napisał już 98 wierszy, z czego 23 Rarity. Wszystkie tytuły sprzętnie notował w kajeciku, prowadząc całkiem skomplikowaną buchalterię własnej twórczości. Za pleców do wyczyni wyłonił się ludowo-brązowy ogon Night Fightera, który wstrzelił się bezceremonialnie w słote Pinki. Tylko niech pan kapitan ograniczy swoją serdeczność. Wiem z własnego doświadczenia, że laski tego nie lubią. Jesteśmy zimnymi graniami i to nie jest sekcji. Pinki eksplodowała śmiechem na słowo. Zaczęła je sobie powtarzać, jakby ucząć na pamięć.
podskakując, oddaliła się. Nie minęło 5 minut, w trakcie których Marder wymienił kilka jałowych uwag z rodakiem. Kiedy Majer wróciła, złapała ogierka za ogon i pociągnęła ze sobą. Kapitanie, ma pan iść z Pinkie Pie, to rozkaz. Ale co? Gdzie? Rozstrzelanie, haha, Pinkie żartuje. Łapby kapli gorący i pójdź żelazo na rogi. A może odwrotnie? Mniejsza z tym. Dalej. Walcz za księżniczkę. Urok jest naszą tajną bronią. Strzeliła go bokiem i tak poturlał się za bok własnego czołgu. Wpadł na coś białego, miękkiego, też niemalże zwalając za tą postać. Otworzył oczy i ujrzał przed sobą przednią nogę, niemalże śnieżną białą i wymykającą się rejestrą smukłości piękna. Oj, guten Morgen, jęknął, natomiast zganił się w myślach zamówienie w swoim czystym języku, który przecież uchodził za środek antykoncepcyjny. Czemu przy niej no to popełniał to fałfa? Zdarzyło się z czymś niezwykle uroczym. Pardon? Pytała. Wygrzebała się ze śniegu i wspierając na podsuniętym zielonym kopycie, wspięła na własne nogi. Spojrzała z góry na ogierka, próbując w jego wyglądzie znaleźć choć jeden detal, który mógłby uchodzić za przystojny. Długie włosy robiły wrażenie, a szafirowe oczy kojarzyły się z jej własnymi, które wszak uważała za doskonałe, ale to mierne ciało, ten nędzny wzrost, cienki jak wykołaczka róg, aż bolał od całego patrzenia. Twoje kopytka, mademoiselle, takie delikatne, idealne do kochania. Masz jakiś fetysz, czy co? Pytała niezbyt elegancko. Nie słyszała odpowiedzi, gdyż sama wbiła wzrok w jego nogi. Szczotki pęcinowe, jak równo przycięte, nigdy wcześniej tak nie widziała i to była ta rzecz, której naprawdę szukało ugierów. Serce biło szybciej, temperatura krwi wzrosła, a brzucho kupowały trzepoczące jak kolibry motyle. Może to było niezbyt poetyckie, że ona, tak wykształcona artystka, zapałała jakimkolwiek uczuciem nienawidzi do twarzy, oczu lub czegokolwiek bardziej godnego, ale kopy, szczotek pędzinowych, co zaletywało fetyszem lub czymś równie lubieżnym, ale nie dbała o to. Napawała się widokiem czegoś, czego tak długo szukała. Napawała się widokiem jego nóg, a on robił to samo. Kuriozalny pokaz zwrotności romantyzmu, który jednak w wydaniu dwóch poetów był przepełniony romantyzmem. Wyobraźnie wypełniały całe filmy, w których wzajemnie napawały się bliskością tak pożądanej w dotyku części ciała. Jak tulą, masują, całują i nie mogą się nacieszyć. Pierwszy panował się Marder, ujął delikatnie szczupłą, zgrabną nóżkę Rarity i pocałował sam koniec kopytka. Przepraszam, jeszcze raz przepraszam za tamten fałspas, kiedy się poznaliśmy, nic mnie nie tłumaczy. Zarumieniła się, lecz nie wyszarpnęła się i pozwoliła na rozwój kokieterii, które rysowały się za jego tęczówkami. Zatrzepotała rzęsami razy drugi, od niby przypadkiem, od niechcenia. Miała ten gest opanowany do perfekcji po całej życiowej praktyce. Wybaczam, kapitanie. Czy zechciałaby pani, pan Morarity, wysłuchać krótkiego poematu, który napisałem z specjalną dedykacją? O, ciekawe, dla kogoś ta wyjątkowa dedykacja? Kto jest wybranką? Zapytała dalej, czarując powłóczystym spojrzeniem. Zagruchał jak gołąb, uderzył się kilka razy w pierś, w dziwnym odruchu nerwowym, a potem odpowiedział zdzierając nosa. Pewna dama, która stawia wysokie wymagania zarówno sobie, jak i towarzyszącym jej dżentelmenom, co osobiście uważam za jej ogromny atut. Dostrzegam w owej pozie szacunek do prawdziwej manier i savoir-vivre emocjonalnego. Taka mała, osobista belle époque. Poczuł impuls, jaki przeszedł z drży ciała i kończył. Napięcie ścisnęło mu kilka wrażliwych miejsc. Tak, kupił ją. Było jego. Chwalebne zwycięstwo dla ojczyzny. Serce ogierkowi tak bardzo urosło w jego chudej piersi, że starczyłoby w nim mocy dla Celestii i Luny razem wzięty. Gdyby Rarity tylko o to poprosiła, to wziąłby ją na grzbiet i pogalopował na przeciwległy kraniec świata. Proszę zadeklamować. Wrażliwe ucho jest chciwe zręcznie skomponowanych zdań. Odchrząknął i zaczął mówić niskim, poważnym głosem,
ostatni wers każdej zwrotki podwyższał, jaki wczuwał się w pseudo kobiet falset. Jednym uczciem wyciągnął kopyto i dotykam nieba, macza mnie w szkarłacie zmierzchu, choć raz w życiu to nie jest sfera odległa, lecz moja prywatna cząstka bez kresu, zagubiona na pustyni wilgoci. Ten rejs trwa już zbyt długo, na brzegu wszelkie uczucia stały. Pieczki na środku wypustą, pozostawiwszy jeden gest cały. Tylko to mnie z domem łączy. Teraz kopytem go dotykam, by też zaczerwienił się uroczo. Szkarłat w pieczną wnika, łączy się łagodnie z moją mocą. Niech tak chwila się nie kończy. Nie mam gdzie się skryć, nie polecę pod wodą ulgi brak. Wszak ten okręt zawsze może się wynurzać, to cud techniki, jakiego nie widział świat. A tyle myśli głowę męczy. Jestem samotnym światłem na bezkresnym oceanie. Moje uczucie wydaje się żadne, bez szans na przetrwanie. Niche, jakby wyrosło z nędzy. Pomiędzy uczuciami to jedno do działań motywuje i ocean zasila łzami, a niebo krwią maluje. Jednym uczuciem w mej pamięci. Zanim mówiła, zawsze sobie sprawę, że czytałeś kiedyś coś podobnego. Inny rytm, tam to było wedle opisu rockowym piosenką, ale w styli retoryka identyczna. Już to kiedyś słyszałam. Niemożliwe, moja pani. Ten tekst napisałem wczoraj, ale istnieje inny podobny, o identycznej tematyce. Nazywa się Old lub Złoto. To ty napisałeś tam tą piosenkę. Przypis. Motyw będzie rozszerzony w opowiadaniu The Ocean, The Lady and the U-Boat, które zostanie zawarte w trzecim tomie. Przepraszam za zamieszanie. Koniec przypisu. Odchrząknął ponownie i zaczął śpiewać nieco wyżej, z typowym szantowym zaśpiewem. Ocean jest sukcesem rozległym, z którego wykroję tą chwałę. Okręcę igła, którą uszyję wyprawę. Falami łączę płacie, szefto mocny jak paw, ozdobą odwaga ubotów, konwoju za strach. Płynę co dzień, cich łowca, niczym cień, na stopni dekory, złupione kolory, ołów lub złoto, nie ma granic dla korsarza luny, ołów lub złoto, topiąc konwoje z pokładu brawury. Patrzył na nie i obtarł usta, zgłoszono śpiewanie śliną. Nieco się zdziwił, gdyż zamiast uśmiechnąć, chociaż z litości, Rarity zrobiła swoją minę. W jej głowie właśnie trwało bardzo agresywne i męskie oblężenie jej kobiecej niezależności i powagi, a także tych wszystkich postanowień, wedle których miała stać się nieczuła na ogierze atuty. Od niskich głosów po szczotki pęcinowe, szczególnie, że miała przed sobą buraka, którego jeszcze 24 godziny temu uważała za skończonego palanta, nie tę świadomość, że uratowała mu życie, jakoby odrobinę nadwyższyła wieniec jej sercowej twierdzy. A teraz on sukcesywnie prowadził bezwzględną ekspansję, wobec której po prostu nie chciała się bronić. Była tu zmęczona, wycieńczona wiecznym zamartwianiem się i odwracaniem na chwycie. Chciała móc znów jak nastolatka po prostu być adorowaną i otarciem rzęs o czyjś mentalny policzek przyjmować komplementy. Nie przejmować się postanowieniami, żyć jakby nieco prościej. Dlatego po chwili uznała, że należy jakoś się stosunkować do tego oblężenia, przerwać je. Cóż, kapitanie, dama nie zawsze musi werbalnie recenzować otrzymywane prezenty. Zna także inny język, w którym jest jeden niezwykle wyrazisty komunikat. Pochyliła się i złożyła mu na policzku krótki, szybki pocałunek, ale przepełniony treścią. Marder rozkopił się ze szczęścia, a ona odeszła czym prędzej, czując, że rozsadza ją od środka euforia. Miała obowiązki, musiała przygotować się do kolejnego trudnego dnia, a nie myśleć o amorach. Zdradziła samą siebie, obiecała sobie tak potężną powściągliwość i nieczułość na jakiekolwiek końskie zaloty. Kobieca obrona padła od tak delikatnego szturmu, nie można było tego nazwać obroną. Skapitulowała na kolanach, kiedy tylko nieprzyjaciel odpalił pierwszą salwę. Dostrzegła sztandary i wywiesiła białą flagę. Sztandary? Nieprzyjaciel? Walka? Czemu tak? Czemu tak myślała? Czy to nie była przesada? Za pierwszym razem, by była,
ale po trzecim widziała w tym jedynie zapobiegliwy zdrowy rozsądek. To teoretycznie chwalebne, ale z drugiej strony, od kiedy to zrobiła się taka rozsądna, jak zamierzała pogodzić romantyczne usposobienie z wyrachowaniem? Niełatwo więzić w piersi kobiece serce, szepnęła sama do siebie, wbijając spojrzenie w śnieg. Był wielszy od jej sierści, wszak zawierający w sobie krople szarości. Oficerki na zadnich nogach wciąż błyszczały nowością, wszak poświęcono im dużo wolnego czasu, ale i one kiedyś stracą połysk. Wojna wszystkiemu odbijała blask. A może jest sposób, aby tego nie dopuścić? Koniec części pierwszej.